Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj dostałem takie pytanie na czacie, na YouTubie, dotyczące tego, kiedy Pan Jezus Chrystus został ukrzyżowany, kiedy umarł. I jak rozumiem, tam pytanie koncentruje się na dniu. Jeszcze zerknę, czy tak jest. O, mam to. Witam, w jaki dzień Pan Jezus został ukrzyżowany? Czyli jest to pytanie tej natury. W jaki dzień Pan Jezus został ukrzyżowany? Generalnie, co do zasady, musimy mieć świadomość tego, że są trzy koncepcje. Takie najbardziej popularne. Jedna mówi, że to był piątek. Druga, że na pewno nie był to piątek, tylko czwartek. Trzecia, że na pewno nie był to piątek, tylko środa. Więc parę rzeczy myślę, że musimy sobie ustalić, zanim spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Będzie długo i pod górkę. Więc żeby próbować to ustalić, warto sięgnąć do proroków. I Daniela, 9 rozdział, pierwszy, drugi werset i potem końcówka 24-26. W pierwszym roku Dariusza ja, Daniel, zwróciłem uwagę na liczbę lat, które miały upłynąć nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. 70 tygodni lat wyznaczono Twojemu ludowi, to znaczy Izraelowi, i Twojemu miastu świętemu, to znaczy Jerozolimie, to jest dla nas oczywiste. I przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość. I tutaj jeszcze czytamy, że potwierdzi się widzenie i prorok widzenie i prorok. I Najświętsze będzie namaszczone, zapoczątkowując panowanie Mesjasza, co jest dla nas oczywiste. Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do Chrystusa Księcia, aż do pomazańca Księcia, jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni, czyli 69 tygodni razem, bo mamy 7 tygodni i 62 tygodnie, czyli 69 tygodni lat, co daje nam 483 lata, znowu będzie odbudowane. Potem Chrystus, Mesjasz, pomazaniec, będzie zabity. To czytamy w Daniela, 9 rozdział, od 1 do 26 wersetu. Warto sobie samemu przeczytać ten fragment, żeby zobaczyć kontekst. No i z tego widać jednoznacznie, że datę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy w tak zwaną Niedzielę Palmową w 32 roku naszej ery wyznaczono znacznie wcześniej, 700-500 lat wcześniej. I to z dokładnością co do jednego dnia. To jest oczywiście Słowo Boże, ono takie jest precyzyjne. I to nie ma żadnego zaskoczenia. Tak się stało. Podał ją prorok Daniel, dlatego księga, w której zapisał tę i wiele innych, równie zadziwiających zapowiedzi, już od ponad kilkudziesięciu lat jest celem ataków sceptyków za wszelką cenę, usiłujących podważyć jej wiarygodność. Oczywiście ja nie będę jakiś oryginalny. Tutaj będę korzystał przede wszystkim z bardzo dobrej pozycji Idzie Jezus Blackstone'a. Bardzo proszę, żebyście zajrzeli w waszym antykwariacie, czy jeszcze jest dostępna. Chodzi o drugie wydanie, nie pierwsze.
To jest wydanie przedwojenne oczywiście. Warto to mieć na swojej półce. I to jest bardzo przydatna książeczka. Można ją zakupić nawet za 20 zł. Ja kiedyś komuś kupiłem za 20 zł na Allegro z wysyłką do tej osoby, czy tam 30. Także ważne są tutaj w moich rozważaniach dwie książki Roberta Andersona. Sir Robert Anderson był pracownikiem Scotland Yardu, ale w wolnym czasie od pracy studiował Słowo Boże i tu, gdzie jest to proroctwo wyliczone, nadchodzący książę, Sir Robert Anderson. Warto sobie w Wikipedii znaleźć, co to był za człowiek. Tutaj są książki, jakie wydane zostały z tej serii. No i ta akurat jest nadchodzący książę. Warta zaopatrzenia się. Więc zachęcam. I dlatego warto po nie sięgnąć, bo one sprawdziły się, gdyż w tych książkach jeszcze nikt wtedy politycznie nie myślał, że powstanie państwo Izrael. To przecież wydane było po I wojnie światowej, przed II wojną światową. Wydawnictwo Pożyteczna Literatura. I co się okazuje? Okazuje się, że Blackstone pisze, że według Biblii musi powstać państwo Izrael, co się stało w 1948 roku. Książka potwierdzona przez historię. Kolejny biały kruk, powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i związane z tym wydarzenia. Też przedwojenna książka. I ona też wyraźnie jeszcze przed II wojną światową mówiła, że powstanie państwo Izrael. Jest to bardzo ważne, żeby korzystać z dobrych książek. Ta książka została wydana przez Rudolfa Brockhausa przed wojną, a dokładnie w Warszawie przez Sławeckiego. Piotr Sławecki, Warszawa Targowa 44, tłoczono w zakładach graficznych Kompas Łódź Gdańska 130. Czyli coś, co ma swoją pieczęć historii i widać, że te interpretacje mają zupełnie precyzję skalpela, więc nie można tego z niczym pomylić. To nie są jakieś interpretacje, tak jak adwentystów, gdzie co trzecie zdanie jest funta kłaków warte, a to, co jest coś warte, to jest po prostu cytat z Biblii wklejony i obklejony zdetnymi interpretacjami. Tutaj mamy wykładowców Słowa Bożego, którzy nie wstydzą się po 100 latach tego, co napisali, i dalej są to aktualne rzeczy. Dlatego możemy temu zaufać, że to jest prawidłowa interpretacja, a nie jakieś śmieci. Więc jeżeli teraz mamy Księgę Daniela przed swoimi oczami, 9 rozdział, no to krytycy oczywiście upierają się przy twierdzeniu, że proroctwa Daniela powstały wówczas, kiedy opisane w nich wydarzenia już przeszły do historii.
To stanowisko oczywiście wynika z tego, że musieliby uznać, iż to sam Bóg objawił prorokowi przyszłość na setki lat, zanim stała się ona rzeczywistością. Dlatego muszą tak kłamliwie twierdzić, ale choć 100 lat temu oni już to krytykowali, to proroctwo Daniela wyraźnie potwierdziło, że będzie powstanie państwa Izrael i że będzie aż do końca wojna. W Izraelu cały czas jest wojna, aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. To są słowa Daniela sprzed ponad 700 lat, 500 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, a od nas licząc ponad 2500, 2700 lat temu. I też wyraźnie widzimy, że Bóg objawił prorokowi przyszłość wiele lat wcześniej, zanim stała się ona rzeczywistością. I tutaj niemożliwość podważenia zadziwiającej trafności proroctw Daniela zadaje druzgocący cios innym interpretacjom i też założeniom ateizmu. Więc nic dziwnego, że są one najzajadlej atakowane i też krytykowane pod względem tekstualnym. I ten fragment Biblii jest wywracany, atakowany. A jednak mimo tych wszystkich wysiłków, księga nie tylko oparła się wszelkim zarzutom, ale także coraz dobitniej dowodzi swojej historycznej spójności. To świadczy najlepiej, że jest ona naprawdę nieomylnym Słowem Bożym, o czym przecież wiecie, że ja zawsze mówię, że tak jest. Mimo rozpaczliwego poszukiwania wymówek, ludzkość nie ma jak wytłumaczyć swojego nieustępliwego oporu wobec Biblii i jej przesłania. I to zadziwiające proroctwo Daniela jest warte, żeby przestudiować wszystkie rozdziały Daniela. Jest ich niedużo, warto im poświęcić czas. I tutaj, ponieważ chcę odpowiedzieć jak najszybciej na to pytanie, w jaki dzień Pan Jezus został ukrzyżowany, no to właśnie 9 rozdział Daniela może nam tu pomóc, żeby to ustalić. I to Daniel przepowiedział pojawienie się na arenie dziejów 4 kolejnych wielkich imperiów neobabilońskiego, które pojawiło się około 1000 lat przed Chrystusem, medoperskiego, które pojawiło się 540 lat przed Chrystusem, greckiego i rzymskiego, a każde z nich charakteryzował Daniel z bardzo dużą precyzją za pomocą trafnych opisów. Medopersja miała zostać podbita przez greckie imperium Aleksandra Macedońskiego, które potem miało się rozpaść na 4 części. I to Daniel 8 rozdział o tym mówi, a także 11 rozdział Daniela. Także jest wyraźnie podane w 11 rozdziale, że będą toczone walki przez Ptolemeusza, greckiego wodza, który objął panowanie nad Egiptem po śmierci Aleksandra Wielkiego i jego następców z Seleukidami z Syrii. I to przecież historia potwierdza w najdrobniejszych szczegółach. Punktem kulminacyjnym tych przepowiedni są proroctwa niezwykle dokładnie opisujące władcę Antiocha Epifanesa, co czytamy m.in. w Daniela 11 rozdział. A on jest typem nowotestamentowego antychrysta, człowieka grzechu. Historia ta jest przedstawiona tak dokładnie, z takimi drobiazgami, że czytając ją trudno przez cały czas pamiętać, że została napisana kilkaset lat wcześniej, zanim to wszystko się wydarzyło. Pod postacią dwóch nóg posągu opisywanego w 2 rozdziale Daniela Księgi jest przedstawiony jedno z najpotężniejszych w tym rejonie świata imperium, to znaczy to jest Cesarstwo Rzymskie podzielone na dwie części, wschodnią i zachodnią. Cesarstwo
zachodnie ze stolicą w Rzymie i wschodnie ze stolicą w Konstantynopolu. Stopy i palce posągu przedstawiają 10 królów, władców, pod których rządami odrodzi się pewnego dnia podzielone imperium. Następnie Daniel opisuje przyjście Antychrysta, który zostanie władcą tego odrodzonego imperium, co jest opisane w Daniela 9 rozdział 26 werset. To, co dzisiaj jest taką początkową partią tekstu, od której zacząłem. I Daniel twierdzi, że Mesjasz Chrystus, czyli kamień odłączony bez udziału ręki ludzkiej, co jest w Daniela 2 rozdział, pod koniec, od 34 do 45 wersetu opisane, zniszczy Antychrysta i jego państwa, a wtedy sam ustanowi nowe przymierze na ziemi, tysiącletnie królestwo. Proroctwa właśnie z księgi Daniela są bardzo bogate w treść i niezwykle interesujące. I tutaj, idąc do tego celu, żeby odkryć odpowiedź na pytanie, którego dnia został ukrzyżowany Pan Jezus, musimy właśnie wybrać niektóre fragmenty z tego proroctw. Więc ja się ograniczę tylko do tych, które bezpośrednio dotyczą pierwszego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, pochwycenia Kościoła i drugiego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Wizja Chrystusa, Mesjasza, pomazańca zawarta w księdze tego proroka Daniela jest tak ważna, że gdyby ci, którzy się nie zgadzają ze Słowem Bożym, zrozumieli choćby jeden werset, musieliby zmienić wszystkie swoje poglądy na temat Jezusa Chrystusa z Nazaretu. I to widać, że współcześni Chrystusowi, zarówno uczeni w piśmie, jak i uczniowie, nie rozumieli istoty Królestwa Chrystusowego. Wyobrażali sobie, że ma ono być normalnym, ziemskim państwem, które powstanie w ich czasach. Ponieważ Jezus ani nie wyswobodził Izraela spod panowania Rzymu, ani nie zasiadł na tronie Dawida, został natomiast ukrzyżowany jak pospolity bandzior, to nawet uczniowie byli przekonani, że nie mógł on być tym, za kogo go mieli, na kogo czekali. Podobnie rozumował Jan Chrzciciel, kiedy będąc już w więzieniu, wyrażał wątpliwości co do tego, czy Jezus istotnie jest Chrystusem. We współczesnych czasach wielość poglądów, zwłaszcza w zakresie Królestwa Chrystusowego i Nowego Przymierza, to jest właśnie źródłem i konsekwencją, znaczy nie źródłem, konsekwencją tego właśnie zamieszania. I największy z proroków, czyli Jan Chrzciciel, de facto nie rozumiał proroctw. To jest dosyć smutne. Trudno to zrozumieć, dlaczego tak się stało. Sam Jan Chrzciciel mógł mylić się i mylił się co do starotestamentowych proroctw. Został wybrany przez Boga do bardzo konkretnego zadania i doskonale się z tego zadania wywiązał. Był napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej, o czym czytamy w Ewangelii Łukasza, 1 rozdział, 41 werset. Zanim jeszcze przyszedł na świat, już był świadomie wierzącym, bo tylko przez wiarę można mieć Ducha Świętego. A on miał Ducha Świętego. Czyli widać jednoznacznie przy okazji dowód na to, że aborcja jest morderstwem. Jeżeli Jan mógł świadomie uwierzyć i zostać napełniony Duchem Świętym, to każdy człowiek znajdujący się w fazie przed porodem ma taką zdolność i jest w pełni ukształtowanym człowiekiem. I też o Janie Chrzcicielu mówi Pismo, że poruszył się z radości w łonie swojej matki Elżbiety, gdy Maria oświadczyła, że jest brzemienna z Ducha Świętego, co mówi właśnie Ewangelia Łukasza w 1 rozdziale. Jan doskonale wiedział, kim jest sam i znał cel swojej własnej misji. I kiedy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów z zapytaniem, czy sam uważa siebie za Chrystusa, Mesjasza, pomazańca, zareagował dosyć bezpośrednio,
i w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości. Powiedział w Ewangelii Jana, 1 rozdział, 19 werset: Ja nie jestem Chrystusem, ja jestem głosem wołającego na pustym miejscu, prostujcie drogę Jahwech. I to widać wyraźnie w Ewangelii Jana. Świadomie cytując z Izajasza, 40 rozdział, 3 werset, a ten Jan, nie apostoł, przepraszam, tylko prorok Jan, czyli Jan Chrzciciel, ogłaszał wypełnienie zawartego w nim proroctwa. Bóg nie tylko objawił mu jego własne zadanie, ale też potwierdził wypełnienie tego zadania cudem. Jan świadczył też, mówiąc: widziałem ducha zstępującego z nieba, jakby gołębica, i spoczął na nim, na Jezusie oczywiście, i ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Ewangelia Jana, 1 rozdział. Ten posłaniec Boży, Jan Chrzciciel, nie tylko wiedział, że Jezus jest Chrystusem, pomazańcem, Mesjaszem, ale też dokładnie twierdził, że to jest właśnie On, i twierdził na przykład, że Pan Jezus jest barankiem. Oto baranek Boży, który kładzi grzech świata. To widzimy w Ewangelii Jana, 1 rozdział, 29 werset. Jan powtarzał wielokrotnie. I w jego życiu nadszedł taki dzień, kiedy mimo całej swojej wiedzy oraz szczególnego powołania wysłał do Jezusa swoich uczniów z bardzo dziwnym pytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego czekać mamy? To jest przecież dziwne pytanie z Łukasza, 7 rozdział. Co się stało z tym wyjątkowym, natchnionym człowiekiem, że zadał pytanie świadczące o takim braku w zasadzie uznania, wiary w Chrystusa? Tym dziwniejsze, że właśnie wtedy, kiedy Jan ujawnił całą swoją niepewność i brak rozeznania, Pan Jezus Chrystus oświadczył, że nie ma większego proroka od Jana. A skoro nie ma większego proroka od Jana Chrzciciela, co jest potwierdzone przez Pana Jezusa Chrystusa, 7 rozdział, 26 do 28 wersetu, to widzimy, że dla nas jest to kontrast, dlaczego on miał taką wątpliwość. Odpowiedź jest przykra. Pod względem niezrozumienia proroctw Jan nie różnił się wcale od swoich współczesnych. Razem z nimi dzielił przekonanie, że kiedy objawi się pomazaniec, Chrystus, Pan, Mesjasz Izraela, to zaraz ustanowi on nowe przymierze. Nowe przymierze nastanie wraz z jego przyjściem i wielu dzisiaj błędnie uważa, że faktycznie nowe przymierze już się zaczęło. I że wtedy, jak ustanowi on nowe przymierze, zasiądzie na tronie Dawida. Ale okoliczności zadawały kłam takim przekonaniem. Takim przekonaniom. Pan Jezus Chrystus faktycznie przyszedł, Mesjasz, a jednak Jan trafił do więzienia, ścięto mu głowę. I jeśli ktokolwiek zasługiwałby na to, aby objąć jakąś odpowiedzialną funkcję w nadchodzącym nowym przymierzu, no to z pewnością Jan uważać mógł, że to właśnie on taki jest. Bo przecież on obwieścił Izraelowi nadejście pomazańca Chrystusa, Mesjasza, Jezusa z Nazaretu. I objęcie tronu Dawida nieuchronnie wiązałoby się z pozbawieniem władzy aktualnego uzurpatora, czyli Edomity Heroda. Tego, który tymczasem zdążył uwięzić Jana. Jednak na razie nic nie wskazywało na to, aby Jezus był w stanie dokonać zamachu stanu. Wszystko wydawało się bez sensu, gdy się wierzyło, że nowe przymierze już nadchodzi. Chyba że
Jezus wcale nie był tym, na kogo czekali, tak sobie wykombinował Jan Chrzciciel. Gdyby Jan lepiej rozumiał księgę Daniela, wiedziałby, że nie nadszedł jeszcze właściwy czas na ustanowienie przez Mesjasza jego królestwa. Proroctwo w księdze Daniela zawarte mówi, że zanim to się stanie, musi nastąpić podział, a potem odrodzenie cesarstwa rzymskiego. Powstanie królestwa mesjańskiego, czyli nowego przymierza, które ustanowi Pan Jezus Chrystus wracając na ziemię, jest punktem kulminacyjnym snu króla Nebukadnesara, Nabuchodonozora, też inna nazwa, Nebukadnezara, opowiedzianego, a potem wytłumaczonego przez Daniela. I w tym wytłumaczeniu przecież mamy wyraźnie napisane. Ty, królu, patrzyłeś, oto posąg bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku, stał przed tobą, a widok jego był straszny. Głowa tego posągu była z czystego złota, pierś jego i ramiona ze srebra, jego brzuch i biodra z miedzi, uda, golenie z żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś? A oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i uderzył w posąg, w jego stopy z żelaza i gliny. Połamał je, wtedy natychmiast uległy zniszczeniu. Żelazo i glina, miedź, srebro, złoto stały się jak plewy na klepisku. Pamiętamy? Plewy będzie palił w ogniu nieugaszonym. Tak powiedział Jan Chrzciciel o Panu Jezusie. I stały się jak plewy na klepisku w lecie, uniósł je wiatr, także nawet ślad nie pozostał po nich. Kamień zaś, który uderzył w posąg, rozrósł się w wielką górę i napełnił całą ziemię. Tak mówi Księga Daniela w 2 rozdziale od 31 wersetu. I to jest wyraźnie powiedziane w dniach tych królów. Jest wyraźnie takie sformułowanie. Natchniony przez Boga Daniel wyjaśnił królowi Babilonu, że 4 części posągu, każda z innego rodzaju materiału, przedstawiają 4 kolejne mocarstwa, królestwa. I to jest w Daniela 2 rozdział. Ty, o królu, kierował to do Nebukadnezara, jesteś głową ze złota, ale po tobie powstanie inne królestwo, to znaczy medoperskie, jeżeli to pamiętamy z opisu, prawda? Słabsze niż twoje, a potem 3. królestwo, to będzie greckie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię, a 4. królestwo, to znaczy rzymskie, będzie mocne jak żelazo, to mówi Księga Daniela, 2 rozdział. Ponownie widzimy te same 4 królestwa w rozdziale 7 tej księgi, ale tu wyobrażają je postacie 4 zwierząt. 4. z nich, czyli cesarstwo rzymskie, ma 10 rogów i czytamy, że oznaczają one 10 władających nim królów. To jest Daniela 7 rozdział, 24 werset. Jednak Imperium Rzymskie nigdy nie było rządzone równocześnie przez 10 współwładców. Z tego wynika, że tak będzie, to imperium odrodzi się właśnie pod władzą 10-osobowego zespołu. W rozdziale 2 Daniel jasno tłumaczy, że 10 palców u stóp posągu oznacza 10-osobowy zespół zarządzający i oni mają dopiero powstać. Ostatecznie potwierdza to werset, który tutaj widzimy z Daniela 2 rozdział, 44 werset. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. I ono zostało stworzone w momencie ukrzyżowania Pana Jezusa Chrystusa. Został stworzony fundament pod nowe przymierze, a realizacja nastąpi później. Za czasów Jezusa Chrystusa Imperium Rzymskie nigdy nie było rządzone przez 10
członków jakiegoś zespołu, dlatego już na podstawie tylko tego jednego wersetu uczeni w piśmie, uczniowie, a nawet tak wielki prorok jak Jan Chrzciciel powinni byli wiedzieć, że nie nadszedł jeszcze właściwy czas na ustanowienie nowego przymierza. Werset z Księgi Daniela, 2 rozdział, 44 werset, bardzo wyraźnie stwierdza, że nowe przymierze nie pojawi się na scenie dziejów aż do dni tych królów. Żadna inna interpretacja nie może zmienić wymowy tej jedynie sensownej i prostej konkluzji. I ukazany pod postacią dwóch nóg posągu podział Cesarstwa Rzymskiego na dwie części, wschodnią i zachodnią, jest powszechnie znanym faktem historycznym. Dotyczył on nie tylko administracji politycznej i systemu organizacyjnego dużego państwa, ale także religii panującej. I w tym sensie trwa do dzisiaj, tak? Bo Rosja to jest jeszcze wschodnio-rzymskie imperium, natomiast Unia Europejska to jest zachodnio-rzymskie imperium. I to jest właśnie rozłam pomiędzy zachodnim religijnym zabobonem watykańskim ze stolicą w Watykanie, a wschodnim zabobonem prawosławnym podlegającym zwierzchnictwu patriarchy moskiewskiego czy tam konstantynopolitańskiego. Z proroctw wynika, że podział ten utrzyma się aż do chwili, kiedy nowy władca, czyli człowiek grzechu, bezbożnik, ponownie zjednoczy imperium i wprowadzi jego ogólnoświatowy system religijny. Z wielu innych miejsc Pisma Świętego, którymi przecież nieraz się już zajmowaliśmy tutaj na kanale, to widać, że później też będzie to jednoznaczne, że w odrodzonym Cesarstwie Rzymskim religia państwowa będzie grać głównie istotną rolę i to będzie kult, będzie kłanianie się posągowi, tak? I tak jak w starożytnym poprzedniku Cesarstwa Rzymskiego. Dawna współzależność między cesarzem a religijnymi funkcjonariuszami znajdzie kontynuację w kluczowej roli, jaką po prostu przedstawiciele religijni będą odgrywać stojąc u boku człowieka grzechu i wiernie towarzysząc mu w jego rządach. I teraz przechodzimy do tego, żeby przybliżyć się do odpowiedzi na pytanie, który dzień tygodnia Pan Jezus Chrystus został ukrzyżowany. I to jest powiązane z tymi 70 tygodniami lat i z 70 latami. No i na początku dzisiejszego spotkania cytowałem początku 9 rozdział, 1 i 2 werset i potem od 23 do końca 9 rozdziału Daniela. I to jest też ważne, żebyśmy wzięli pod uwagę 26 werset teraz 9 rozdziału. Tutaj widzimy wyraźny powód, dlaczego Chrystus, pomazaniec, Mesjasz, nie mógł ustanowić nowego przymierza w czasie pierwszego pobytu na ziemi. Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do Chrystusa, pomazańca, Mesjasza, księcia, jest 7 tygodni, a po 62 tygodniach Chrystus, Mesjasz, pomazaniec, będzie zabity. 69 tygodni, jak już wspomniałem, to 483 lata. I to mamy opisane w Daniela 9, rozdział 25-26 werset. Daniel zatem, tak jak wcześniej Dawid, Zachariasz, Izajasz, Ezechiel, używając prostego języka, zapowiada śmierć pomazańca Chrystusa, Mesjasza. Naprawdę aż trudno uwierzyć, że ci, którzy znali Pisma i żyli w czasach Jezusa, nie mogli zrozumieć tak często powtarzanego proroctwa. I tutaj zerknijmy dalej, bo w tym tekście widzimy bardzo ważne proroctwo.
Na samym początku 9 rozdziału Daniela dowiadujemy się, że przebywający w Babilonie Daniel czytał księgę proroka Jeremiasza. Tam jest zapowiedź Nowego Przymierza w 31 rozdziale i 31 wersecie, że Bóg zawrze nowe przymierze, które będzie się charakteryzowało tym, że nikt nie będzie uczył drugiego, poznaj Pana, bo wszyscy będą znać Pana. Czyli już choćby po tym widać, że jeszcze nowe przymierze nie nastało, bo nie wszyscy dzisiaj znają Pana. I teraz, jeżeli widzimy Daniela, że znalazł w tej księdze Jeremiasza fragment dokładnie wyznaczający pewien niezwykle ważny dla Izraela, a upływający właśnie, jak on to czytał, okres czasu. Odkrył, że czas niewoli babilońskiej został wyznaczony przez Boga na 70 lat. A kiedy liczba ta się dopełni, Żydzi będą mogli powrócić do swojego kraju. Dla żyjących na wygnaniu była to naprawdę ważna wiadomość. Dlatego jest to ważne, żeby rozumieć, dlaczego miało być to akurat 70 lat. Miało być to 70 lat, bo kiedyś Bóg zawarł stare przymierze z Izraelem, wiążący dla obu stron kontrakt, umowę, przymierze, które przewidywało kary za niedotrzymanie warunków tego przymierza starego. Pan Jahwech, Bóg, wypełnił swoją część, ale Izrael nie wywiązał się z podjętych zobowiązań. A przecież powiedzieli, wszystko, co powiedziałeś, wypełnimy, tak? Więc to są takie zobowiązania przyjęte przez potomków Jakuba. I Izrael nie wywiązał się z podjętych zobowiązań. Dlatego nastąpiło to, co było zapowiedziane, co można było przewidzieć od początku i co często zapowiadali prorocy. Izrael sam ściągnął na siebie nieszczęście. Dlatego Bóg, wiemy, że długo zwlekał, aż w końcu nadszedł czas na poniesienie odpowiedzialności i odebranie długu. I tutaj jest w Jeremiasza ten fragment, który to nam opisuje, między innymi 25 rozdział, ale także inne miejsca. 31 rozdział też, jak wspominałem. Posyłał też Pan do was nieustannie i gorliwie wszystkie swoje sługi proroków, ale nie słuchaliście ich i nie nakłoniliście swojego ucha, aby słuchać. A mówił, nawróćcie się każdy ze swojej złej drogi, a będziecie mogli mieszkać w ziemi, którą Pan dał wam. Lecz wy mnie nie słuchaliście, mówi Pan, pobudzając mnie do gniewu. Dlatego cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem, a narody te będą poddane królowi babilońskiemu 70 lat. A po upływie 70 lat ukarzę króla babilońskiego. Jeremiasz 25 rozdział od 4 do 12 wersetu. Czym zawinił Izrael? Na pewno sprzeniewierzył się Bogu, ale dlaczego ukarano go właśnie 70 latami niewoli akurat? Kiedy Bóg po raz pierwszy wyprowadził lud z Egiptu i wprowadził do ziemi kananejskiej potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba, czyli Izraela, nakazał im, tak jak to czytamy w trzeciej Mojżeszowej, Trzecia Mojżeszowa, 25 rozdział, od 3 do 4 wersetu. Przez 6 lat będziesz obsiewał swoje pole, lecz w roku 7 będzie mieć ziemia sabat całkowity. Odpoczynek, sabat dla Pana. Nie będziesz obsiewał swego pola, ani obcinał swojej winnicy. Poza tym, co wiemy, również tutaj jest ważne, żeby rozumieć, że co 7 lat wszyscy hebrajscy niewolnicy mieli odzyskiwać wolność, a będące na innych Hebrajczykach długi miały być umorzone, o czym mówi druga Mojżeszowa,
21:2 oraz 5 Mojżeszowa 15:12. I Jeremiasz tłumaczy wyraźnie, że armia najeźdźcy Nebukadnezara będzie po prostu narzędziem, za pomocą którego Bóg wyegzekwuje jego należności. To widzimy w Jeremiasza 34 rozdział od 13 do 14 wersetu. Tak mówi Pan, Bóg Izraela: ja zawarłem przymierze z waszymi ojcami, gdy ich wyprowadziłem z ziemi egipskiej, z domu niewoli tej treści. Po upływie 7 lat każdy wypuści na wolność swojego brata, Hebrajczyka, który się tobie zaprzedał. Przez 6 lat będzie twoim niewolnikiem, potem puścisz go wolno od siebie, lecz wasi ojcowie nie usłuchali mnie i nie nakłonili swojego ucha. I to właśnie przez 490 lat od chwili zawarcia przymierza i podjęcia zobowiązań wobec Boga Izrael nie przestrzegał roku sabatowego. Nikt nie zaprzątał sobie głowy uwalnianiem hebrajskich niewolników, ani nie zostawiał ziemi odłogiem. Izrael był więc winny Bogu 70 lat sabatowych. 490 podzielone przez 7, których nie zachował. Niewola babilońska zapoczątkowała okres zwrotu długu przez 70 lat. Właściciele niewolników sami byli niewolnikami, a ich opustoszałe pola leżały odłogiem, zażywając odpoczynku 70 należnych Bogu sabatów. I zapowiedź tego wydarzenia opisuje m.in. Jeremiasz w 34 rozdziale. Warto sobie ten rozdział przeczytać i też rozdział 39. Wszyscy. To jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że wszyscy o tym mówili, ale nikt nic z tym nie robił. To było jednoznaczne. Daniel, kiedy odkrył przyczynę niewoli babilońskiej, poznał długość jej trwania, zrobił jednak coś, co wielu uznałoby dzisiaj za co najmniej dziwaczne. Wcale nie zażądał od Boga realizacji zapowiedzi, powołując się na zawartą w Piśmie Świętym obietnicę. Nie zastosował żadnej z tak popularnych obecnie metod pozytywnego wyznawania, jak to dzisiaj się praktykuje. Nie brał Boga za słowo, wskazując na werset: a masz mi teraz to dać, bo mi się należy. Nie rozesłał do wszystkich Żydów pilnej wiadomości, że oto właśnie kończy się czas ich niedoli i że już wkrótce wyruszą w drogę do domu, ani nie polecił im, aby stanęli na gruncie obietnicy i żądali od Boga należnego im błogosławieństwa. Wręcz przeciwnie. W postach, pokucie i popiele, jak czytamy w Daniela 9 rozdział, 3 werset, zwrócił się do Boga w żarliwej modlitwie, wyznając mu grzechy swojego ludu i błagając o przywrócenie im ojczyzny. Dlaczego Daniel prosił Boga o spełnienie obietnicy? Czyż Bóg nie zapowiedział, że co postanowił, to i tak uczyni? Czy taka modlitwa nie jest pozbawiona sensu? Zapewne nie jest to tak proste, jak chcieliby zwolennicy stawania na gruncie obietnicy. Z przykładu Daniela wynika, że powinniśmy prosić Boga o wypełnienie jego zapowiedzi i spełniać określone warunki, aby móc doświadczyć jego błogosławieństwa. Czy więc mamy Boga prosić, aby zrobił to, co i tak obiecał? A o cóż innego mielibyśmy prosić? Mamy być tak zuchwali, aby modlić się o rzeczy sprzeczne z jego wolą? Przecież to głupie. Mimo to bardzo wielu współczesnych tzw. chrześcijan z nazwy usiłuje używać modlitwy jako narzędzia zmuszania Boga do spełnienia ich własnych imaginacji i pragnień pochodzących ze złego, zepsutego, nieodrodzonego serca, bo to zachowanie demaskuje ich rzeczywisty charakter. Duch Święty mieszkający w wierzącym nigdy by nie pozwolił na tego typu działanie.
Reakcja Daniela jest całkowicie inna niż te, do jakich przywykliśmy w naszych dzisiejszych smutnych czasach. Dzisiejszy stosunek do proroctw można by trafnie ocenić, używając bezbożnika Marka Twena na temat pogody. Wszyscy o tym mówią, ale nikt nic z tym nie robi. Proroctwa mają na celu nie tylko poinformowanie nas o tym, co się wydarzy w przyszłości, ale też zachęcanie nas do modlitwy, pokuty i trwania w gotowości, abyśmy potrafili właściwie odegrać swoją rolę, kiedy nadejdzie czas ich spełnienia. Zadaniem, które jak niegdyś przed Danielem dzisiaj stoi przed nami, jest modlitwa o wypełnienie w naszych czasach zapowiedzi, jakie Bóg dał przez proroków. Szczególnie zaś powinniśmy prosić o powrót Chrystusa. Zwrócić należy uwagę na podpowiedź z ostatnich wersetów Biblii, a duch i oblubienica mówią: przyjdź! Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Tak mówi objawienie 22 rozdział, 17 werset i 20 werset. I dalej czytamy w 9 rozdziale Daniela o kolejnych 490 latach. Ponownie 490 lat. Gdy Daniel trwał na modlitwie, Bóg posłał anioła, posłańca Gabriela, aby wyjawił mu coś, czego Daniel nie mógł dowiedzieć się z proroctwa Jeremiasza. Miał mu powiedzieć, że Boży sąd nad Izraelem nie zakończy się na owych 70 latach. Te 490 lat nieposłuszeństwa wymagało dodatkowej zapłaty. Izrael musiał zaczekać jeszcze kolejne 490 lat, zanim pomazaniec Chrystus, Mesjasz, obejmie jego tron w Jerozolimie i zacznie nowe przymierze. Mieści się w tym okresie czas ucisku Jakuba, zapowiadany w Jeremiasza 30 rozdział 7 werset, czyli okres kulminacji Bożych sądów nad Izraelem. Jeśli myślisz, że to, co się działo za Hitlera, Stalina i innych morderców narodu izraelskiego, to było ciężkie doświadczenie. To jest powiedziane przez Pana Jezusa, że wtedy, w czasie ucisku Jakuba, zapowiedzianego w Jeremiasza 30 rozdział 7 werset, nastanie ucisk, jakiego do tej pory nie było. I gdyby nie zostały skrócone owe dni, nie przeżyłaby żadna istota. To jest coś, co w porównaniu z Holokaustem i stalinizmem i Pol Potem i prześladowaniami przez innych morderców, to będzie różnica i to istotna. I tutaj właśnie widzimy, że te 490 lat zapowiedziane przez Daniela to będzie bezpośrednio poprzedzające drugie przyjście Chrystusa Jezusa Pana i dlatego zrozumienie proroctwa o 70 tygodniach jest tak istotne dla określenia czasu wypełnienia się dotyczących Pana Jezusa Chrystusa zapowiedzi Pisma Świętego. Pismo Święte mówi wyraźnie, że 490 lat musi się zakończyć ustanowieniem przez Pana Jezusa Chrystusa, pomazańca, Mesjasza, jego ziemskiego nowego przymierza, królestwa. Nowe przymierze się zacznie dopiero po tym. Jeżeli tych 490 lat już minęło, oznaczałoby to, że większa część biblijnych proroctw jest fałszem. Ale tak nie jest. Żaden chrześcijanin nie może się zgodzić z takim twierdzeniem. I to nie bynajmniej dlatego, że nasza wiara w nieomylność Biblii jest ślepa, ale dlatego, że uważnie ją przestudiowaliśmy i przekonaliśmy się, że jest ona wiarygodnym słowem Boga. Nie ma w niej błędów ani fałszywych proroctw. Musimy więc szukać właściwego rozumienia Słowa Bożego i badane przez nas proroctwo Daniela z 9 rozdziału Daniela nie wypełniło się jeszcze. Możemy
wyraźnie stwierdzić, że 490 lat, czyli 70 tygodni lat, jeszcze nie upłynęło. Zapowiadany okres najwyraźniej zatrzymał się na ostatnim wydarzeniu z 69 tygodnia, czyli na śmierci Jezusa Chrystusa, Mesjasza, Pomazańca. Wtedy przerwane zostało nagle prorockie odliczanie i ostatni tydzień, czyli 7 lat, został odłożony na później. Daniel zresztą dzieli 70 tygodni na 3 krótsze odcinki. Po pierwsze, jak czytamy w 9 rozdziale, 25 werset, od chwili, kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima do władcy Pomazańca, 7 tygodni i 62 tygodnie. Czyli jest pierwszy kawałek 7 tygodni i drugi kawałek 62 tygodni. I potem jest przerwa. I jest rozdzielające A. I jest powiedziane, że po 62 tygodniach Pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. To jest Daniela 9 rozdział 26 werset. Do poprawnej interpretacji słów posłańca Gabriela musimy wyraźnie zaznaczyć, że te 70 tygodni lat zostało wyznaczone, jak mówi anioł Danielowi, twojemu ludowi, czyli Izraelowi i tylko Izraelowi, i twojemu miastu świętemu, czyli Jeruzalem i tylko Jeruzalem. Tak mówi Daniela 9 rozdział 24 werset. Próba odniesienia tego 490-letniego okresu do czegokolwiek lub kogokolwiek innego niż ten jasno określony przedmiot proroctwa, na przykład do Kościoła, będzie sprzeczna z podstawowymi zasadami, które Słowo Boże, Biblia nam przedstawia co do tego, jak ją rozumieć. Jest napisane w 1 Koryntian 4 rozdział 6 werset, aby na apostołach się nauczyć, nie rozumieć więcej niż napisano. Skoro napisano, że dotyczy to Izraela i Jeruzalemu, to dotyczy to Jeruzalemu i Izraela. I teraz, jeżeli byśmy przez chwilę chcieli fałszywie podążać za taką interpretacją, że dotyczy to na przykład Kościoła, to w czasie tych dawno minionych 483 lat, jakie upłynęły po wygłoszeniu proroctwa, Kościoła jeszcze w ogóle nie było na ziemi. Trudno więc uciec od wniosku, że ani ten okres, ani proroctwo nie mogą dotyczyć Kościoła. Gdyby było inaczej, Danielowe 490 lat upłynęłoby prawie 2000 lat temu, kończąc się okresem zwyczajnych 7 lat, jakie nastąpiły zaraz po zapowiedzianym przez proroków ukrzyżowaniu Pana Jezusa Chrystusa, Pomazańca, Mesjasza. Wydarzeniu wieńczącym 69 tydzień. Przy tym toku rozumowania trzeba by uznać, że całe 490 lat minęło dawno temu i że nie mają już one dzisiaj większego znaczenia ani dla Izraela, ani dla Kościoła. Obliczenia wydają się całkiem proste. Jezus ani nie wstąpił na tron Dawida w czasie swojego pierwszego pobytu na ziemi, ani też, jak dotąd, nie powrócił, aby tego dokonać. W przeciągu 7 lat po jego wniebowstąpieniu nie stało się też nic, co mogłoby zostać uznane za wypełnienie proroctw o ostatnim tygodniu. Zatem widać, że ta interpretacja całkowicie nie zgadza się z faktami. I teraz można zastanowić się nad tym, kiedy. Okres 70 tygodni został podzielony na 7 tygodni, 62 tygodnie i 1 tydzień. Dlaczego? Pierwsze 7 tygodni lat, czyli 49 lat, jest oddzielone od reszty, dlatego że dokładnie tyle lat upłynęło od rozpoczęcia odliczania 70 tygodni lat do ukończenia przez proroka Malachiasza i jego księgi, ostatniej w kanonie ksiąg Starego Testamentu. Aby jednak odkryć, kiedy minęły pozostałe 62 tygodnie, dokładne, dodane do 7 tygodni początkowych, dające w sumie razem z nimi 69 tygodni, musimy najpierw ustalić datę, która rozpoczyna cały okres 70 tygodni. I to jest
Jasne. Daniel jest bardzo dokładny. 70 tygodni, czyli 490 lat, zaczęło się z chwilą objawienia się słowa o ponownej odbudowie Jeruzalemu. To jest wyraźnie powiedziane w Daniela, 9 rozdział, 25 werset. Okres ten nie rozpoczyna się więc od odbudowy świątyni w Jerozolimie, bo to dokonał dopiero Zorobabel, ale wraz z dniem wydania edyktu, który zezwolił Żydom na odbudowę murów, a przez to i samego miasta. Edyktu uzyskanego później przez Nehemiasza od króla perskiego. Właśnie tę datę Pismo Święte, Biblia, Słowo Boże określa z niezwykłą dokładnością. I to przecież mamy zapisane. Nehemiasz był podczaszym na dworze perskim i służył królowi Artakserksesowi w zimowym pałacu w Suzie. Dokładnie w tym samym miejscu, gdzie wcześniej Daniel otrzymał jedną ze swoich najważniejszych wizji. To przecież jest napisane w Daniela 8, rozdział 2, werset. Odbudowa świątyni w Jerozolimie została ukończona około 70 lat wcześniej, ale dotychczas nie zrobiono nic, aby podnieść z ruin samo miasto. Opuszczone zgliszcza zamieszkiwała garstka ubogich, stale nękanych napadami koczowników. Dworzanin królewski, któremu szczerze leżał na sercu los rodaków, wciąż wypytywał powracających z Jerozolimy przyjaciół o sytuację tamtejszych Żydów. Tak opowiada tę historię swoimi własnymi słowami. Widzimy to przecież w księdze Nehemiasza. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. Gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać. I byłem smutny i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Nehemiasza, 1 rozdział, 2-4 wersetu. Podobnie jak Daniel, Nehemiasz prosił Boga niebios o przychylność króla perskiego dla prośby, którą zamierzał mu przedstawić, dotyczącej rzeczy tak ważnej dla Żydów, i Bóg wysłuchał jego modlitw. Nehemiasz dokładnie opisuje to wydarzenie, podając nawet jego datę. W ten sposób dzieli się z nami informacją konieczną do umiejscowienia w tym czasie początku 70 tygodni z proroctwa Daniela. I możemy o tym przeczytać w Nehemiasza 2 rozdział, 1 werset, 5-6 werset. W miesiącu Nisan, w 20 roku panowania króla Artakserksesa, rzekłem do króla, jeżeli odpowiada to królowi, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, abym je mógł odbudować. Król zezwolił na to i wysłał mnie. Nehemiasza, 2 rozdział, 1 werset. Historia powszechna zna kilku królów perskich o tym imieniu, ale tylko jeden z nich panował dłużej niż 20 lat. Był to Artakserkses Longimanus, który wstąpił na tron w 465 roku przed naszą erą. Nehemiasz nie określa dnia ani miesiąca początku panowania tego władcy, co zgodnie z ówczesnym obyczajem oznacza, że mówi
o pierwszym dniu owego roku, czyli o pierwszym Nisan 445 roku przed naszą erą. I każda solidna Biblia, na przykład Biblia Newbery, małe wydanie, ma Nehemiasza, drugi rozdział, wyraźnie podany, 445 rok, tutaj BC, czyli Before Christ. Także no, duże wydanie Newberego, też mamy drugi rozdział, proszę bardzo, drugi rozdział, to co czytaliśmy. I tutaj nad moim kciukiem 445 rok. Paralelne wydanie Darby King James. Nehemiasz, drugi rozdział. Proszę bardzo. 445 rok przed naszą erą, czyli przed Chrystusem. Czyli pierwszy Nisan 445 roku przed naszą erą. I teraz, jeżeli byśmy to obliczali, to jest kilka prostych obliczeń według będącego wtedy w powszechnym użyciu kalendarza, zarówno babilońskiego, chaldejskiego, jak i hebrajskiego. Wtedy kalendarz miał 360 dni, a więc musimy przemnożyć 69. Mnożymy i to jest liczba tygodni poprzedzających śmierć Chrystusa, Mesjasza, pomazańca. I to mnożymy przez 7. I otrzymujemy 483 lata. Tak? Takie cudo. I dalej. A pomnożenie ich przez 360 dni, czyli 483 razy 360 dni daje nam 173 880 dni. Tak, coś takiego mniej więcej wychodzi. I teraz obliczamy je od dnia pierwszego Nisan 445 roku przed naszą erą. To otrzymujemy dokładnie 6 kwietnia 32 roku przed naszą erą. Co to za data? No więc nie jest to przypadkowa data. W tym dokładnie dniu Pan Jezus Chrystus triumfalnie wjechał do Jerozolimy na osiołku i został obwołany Mesjaszem. I dokładnej analizy danych dotyczących obydwu wydarzeń i obliczenia czasu, który upłynął między nimi, jak już wspomniałem, dokonał Sir Robert Anderson, dokumentując je w książce Nadchodzący Książę. I to jest w tej książce. Nie ma jej niestety po polsku. Jako dyrektor Wydziału Kryminalno-Dochodzeniowego Scotland Yardu posiadał on niewątpliwie odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania drobiazgowego dochodzenia w tej sprawie. Proroctwo Daniela jest naprawdę niezwykłe. Bóg, który z niebiańskich wyżyn spogląda na historię, nie tylko 500 lat wcześniej zapowiedział ludziom, że coś się wydarzy, ale też dokładnie określił,
co się wydarzy, podał dokładną datę tego wydarzenia. Już sama próba rozpatrzenia ilości powiązanych z sobą czynników możliwości spełnienia niezbędnych warunków i konieczności misternych ciągów przyczynowo-skutkowych, zaczynających się w jakiejś odległej przeszłości, wydaje się dzisiaj całkowicie absurdalna i przyprawia o zawrót głowy, a wszystkie elementy tej układanki były dopasowane już 500 lat wcześniej. Zadziwiające? Czy można uczciwie zaprzeczyć wiarygodności proroctw? Po polsku jest taka książeczka, która też omawia to proroctwo, jednakże robi to w trochę inny sposób. Książka jest przetłumaczona, tak, dobrze widzicie, przez Pawła Chojeckiego, znane nazwisko, wydana przez HSA, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie, w 1991 roku. Trudno dostać. Tutaj też jest to przeliczenie, które przed chwilką nam tutaj wyszło. I kolejna matematyczna rzecz, prawdopodobieństwo trafienia losowo jest tak jak tutaj ta liczba, czyli 1 do 43 do 34, jakaś taka okropna liczba. Nie wiem, czy ktoś potrafi ją zinterpretować. I to jest właśnie to, że ta książeczka również zawiera to proroctwo. Co ciekawe, trochę inaczej odpowiada na nasze dzisiejsze pytanie, niż wynika to z tego proroctwa. Czyli dochodzi tam do drobnego przeinaczenia tychże obliczeń. I pamiętamy, że Pan Jezus powiedział, że kamienie krzyczeć będą. Kamień na kamieniu nie pozostanie rozwalony. I dlaczego użyte przez Daniela określenie aż do pomazańca księcia, aż do Chrystusa księcia, 9 rozdział Daniela, 25 werset, miałoby oznaczać dzień wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, a nie na przykład dzień jego narodzin? Jest kilka tego powodów. Po pierwsze, kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat, wiedziało o tym niewielu ludzi. Nikt nie obwieścił tego wydarzenia całemu Izraelowi. Na to było jeszcze zbyt wcześnie. Nawet w czasie swojej publicznej posługi Pan Jezus Chrystus zabraniał uczniom rozpowiadania, że jest Mesjaszem, o czym czytamy m.in. w Mateusza, 16 rozdział, 20 werset. Znając proroctwo z Daniela, rozumiemy oczywistą przyczynę tego zakazu. Pan Jezus Chrystus został ogłoszony Mesjaszem nie poprzez zgodną decyzję ludu, ani dzięki perswazji uczniów. Pojawienie się Mesjasza musiało w najdrobniejszych szczegółach wypełnić proroctwa Starego Testamentu. Nie było żadnych innych znaków, dzięki którym można by go rozpoznać i dlatego nie mógł ujawnić się przed czasem wyznaczonym przez proroków. Gdyby Jezus pozwolił wcześniej obwołać się Mesjaszem, dowiódłby tylko, że wcale nie jest tym, za kogo się podaje. Teraz pojawienie się Jezusa w Jerozolimie tego szczególnego dnia, czyli tak jak wyliczyliśmy, 6 kwietnia 32 roku przed naszą erą, wypełniło wiele proroctw. Opisany przez Zachariasza kilkaset lat wcześniej triumfalny wjazd Mesjasza do Jerozolimy miał być wstępem do wszystkich wydarzeń ostatniego tygodnia, uwieńczonych zmartwychwstaniem, ale o tym wiedział wówczas tylko sam Jezus Chrystus. Kiedy dosiadając pożyczonego osiołka wjeżdżał Pan Jezus do Jerozolimy, a było to coś, czego nie robił nigdy dotąd, setki, a może nawet tysiące ludzi wyszło mu naprzeciw, na wąską, krętą drogę prowadzącą w dół z Góry Oliwnej. Była to całkowicie spontaniczna, a jednak zapowiedziana w proroctwach reakcja. Rozentuzjazmowany tłum
obwołał Jezusa Chrystusem, pomazańcem, Mesjaszem, wymachując nad jego głową gałązkami palm. Ludzie zdejmowali płaszcze i podkładali je pod kopyta zwierzęcia. Witano Pana Jezusa Chrystusa jako króla. Dla obserwujących to faryzeuszy zarówno te okrzyki, jak i zachowanie tłumu były bluźnierstwem. Nigdy przedtem aż tylu ludzi nie pozdrawiało Jezusa Chrystusa Pana tak otwarcie, a przecież ten, którego obwołali swoim pomazańcem, księciem, Mesjaszem, Chrystusem, ani nie wjeżdżał do Jerozolimy na białym koniu, ani nie dzierżył w dłoni błyszczącego miecza zwycięzcy. Dosiadał skromnego osiołka, co prorok zapowiedział wiele wieków wcześniej w księdze Zachariasza, 9 rozdział, 9 werset. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu i źrebięciu oślicy. Tłum, sam o tym nie wiedząc, zachowywał się zgodnie z zapowiedzią Zachariasza. Najprawdopodobniej żaden z obecnych nie znał tego proroctwa. Nie pamiętał o nim, ani w tym bardziej nie odnosił go do Jezusa Chrystusa, do tej sytuacji, w której to zobaczyli. Faryzeuszy wręcz oburzyło, że Jezusa obwołano synem Dawida. Było to przecież bluźnierstwo dla nich, skoro nie przyjmowali Jezusa. Było to przecież oczywiste, że był to tytuł posługujący, którym posługiwać się mógł tylko Chrystus, pomazaniec, Mesjasz. W dodatku tłum uczniów Jezusa głośno wołał: błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim. Tak jest napisane przecież w Łukasza, 19 rozdział, 38 werset. Faryzeusze nakazali Jezusowi, aby uciszył te bluźniercze okrzyki. On jednak powiedział: powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Tak jest napisane w Łukasza, 19 rozdział, 40 werset. Tak, oto wyglądał uroczysty wjazd do Jerozolimy pomazańca księcia z Daniela, 9 rozdział, 25 werset. Jak wiemy, dzisiaj kamienie krzyczą, że nie ma jeszcze nowego przymierza, bo Pan Jezus powiedział, że zanim nastanie nowe przymierze, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono, a w Jerozolimie mamy wiele warstw kamieni na kamieniu i na przestrzeni kilkuset metrów, które jeszcze nie zostały rozwalone, więc te kamienie jak najbardziej krzyczą. I teraz, jeśli wracamy do tamtego wydarzenia, tak oto wyglądał podniosły wjazd do Jerozolimy pomazańca księcia Chrystusa, Mesjasza. Tak, w dniu określonym przez Daniela i sposób przepowiedziany przez Zachariasza, i stało się to, jak wiemy, 6 kwietnia 32 roku przed naszą erą, na podstawie tychże precyzyjnych obliczeń. Jest to wyraźnie co do najmniejszego szczegółu zapowiedziane. A może to tylko jeden z elementów przemyślnego spisku paschalnego, jak to niektórzy mówili o Panu Jezusie. Ile trzeba by zapłacić tłumom, aby zachowały się w ten sposób? Czy Jezus naprawdę zaaranżował śmierć swojego przyjaciela Łazarza, żeby w chwale cudotwórcy wjechać do Jerozolimy właśnie w tym czasie? Chcąc odpowiedzieć na te pytania, musimy uważnie prześledzić kolejność wydarzeń kilku ostatnich dni przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa. Kiedy posłańcy donieśli Jezusowi o ciężkiej chorobie Łazarza, o czym czytamy w Ewangelii Jana, 11 rozdział, od 6 wersetu,
to mamy napisane, że został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. I dopiero wtedy wyruszył do Betanii. Kilka dni później to właśnie wieści o wskrzeszeniu Łazarza spowodowały, że tłum wyległ na drogę do Jerozolimy i obwołał Jezusa pomazańcem, księciem, Chrystusem, Mesjaszem. Zbieżność tych dwóch wydarzeń jest rzeczą najwyższej wagi. Biblia prawie wcale nie podaje dat. Jedynym wyjątkiem jest dokładnie określony dzień, w którym Mesjasz objawi siebie Izraelowi, a potem zostanie odrzucony i zabity przez swój własny naród. I to przecież właśnie tutaj ta data została podana. Z równą precyzją będzie można określić dzień drugiego przyjścia. Wystarczy tylko, aby świat uzyskał jedną, jedyną brakującą informację, tak? Bo pochwycenie Kościoła jest takim punktem, a potem wystarczy odliczyć 2 razy po 1260 dni i już wiadomo, kiedy Pan Jezus Chrystus powróci. Więc jest to bardzo precyzyjna informacja. W momencie, kiedy zniknie Kościół, to uruchamia się zegar. Teraz Pan Jezus Chrystus jest przedstawiany przez Słowo Boże jako baranek paschalny. I jeżeli mamy teraz kwestię tego, którego dnia Pan Jezus został ukrzyżowany, to ja posłużę się tym, czego tutaj dowodził Dave Hunt w książkach dotyczących powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Jak widzimy, tutaj jest między innymi rozdział Zapomnij o Wielkim Piątku. Zapomnij o Wielkim Piątku. Widać już, że Dave Hunt był przeciwnikiem teorii, że Jezus Chrystus został ukrzyżowany w piątek. Ja również nie mam wolności, żeby twierdzić, że to był piątek. Piątek mi pasuje najmniej z tych teorii. Środa, czwartek, piątek. Kiedyś na konferencji w 1999 roku byłem w Londynie na wielkanocnej konferencji, Easter Conference na Plumstead w Londynie i był rozważany tam fragment z objawienia, Księgi Objawienia. I taki brat, który był znany w tamtym czasie, Edwin Cross, tak z nami rozmawiał na temat tygodnia ukrzyżowania. No i trafiliśmy na tą książkę Dave'a Hunta i rozmawialiśmy o tej książce. No i jeden z braci był oburzony, bo uważał zawsze jako rzymski katolik, że to był piątek. I mówi, że tutaj Dave Hunt przedstawia, że ukrzyżowanie było w czwartek. Na to Edwin Cross powiedział: nie, środa. I to właśnie pokazuje, że jest bardzo trudno udowodnić, że to był piątek. Łatwiej moim zdaniem udowodnić, że to był czwartek lub środa. Ja przedstawię za Dave'em Huntem dowody, że to był jednak czwartek. I teraz, jeżeli patrzymy w Słowie Bożym na fragment z Ewangelii Jana, 19 rozdział, 14 do 31 wersetu, to tam mamy takie słowa. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny 6. I rzekł Piłat do Żydów: oto król wasz. A oni krzyczeli: precz, precz, ukrzyżuj go. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostały na krzyżu w dzień odpocznienia, ten dzień odpocznienia był wielkim sabatem. Żydzi prosili Piłata, aby
ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Kiedy w czasie tej pierwszej niedzieli palmowej tłumy obwoływały Pana Jezusa Chrystusa długo oczekiwanym pomazańcem, księciem Chrystusem, Mesjaszem, a potem z każdym dniem rosła jego popularność, nikt nawet nie przypuszczał, że jeszcze przed końcem rozpoczynającego się tygodnia, pohańbiony i wyszydzony przez ten sam lud, zawiśnie on na krzyżu za murami Jerozolimy. Nie spodziewali się tego nawet faryzeusze, choć byli zdecydowani za wszelką cenę nie dopuścić, aby Jezus zjednał sobie serca ludności miasta i świata. Cały świat poszedł za nim, powiedział jeden z faryzeuszy czy kapłanów. Tak samo nieświadomi uczniowie niecierpliwie oczekiwali, aż ich mistrz sięgnie w końcu po tron Dawida, a oni obejmą najważniejsze stanowiska w nowym państwie, w nowym przymierzu. Nikt nie wyobrażał sobie tego, co miało nastąpić, a jednak już kilkaset lat wcześniej hebrajscy prorocy dokładnie opisali wszystkie wydarzenia. A cały dramat rozdzielili w zasadzie teczki z rolami. I teraz, jeżeli popatrzymy na nieomylną, wiarygodną zapowiedź Słowa Bożego, księdze, jak wiemy, Biblii każde zdanie jest bardzo ważne. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Każde użyte słowo dodaje coś do opisu wydarzeń, zanim rzeczy w ogóle zaczną istnieć. Słowo Boże, Święta Księga, to z wyprzedzeniem relacjonuje z bezbłędną dokładnością. 70 tygodni lat zostało przepowiedziane przez Daniela dla ludu Izraela i świętego miasta Jeruzalem. I jeżeli przyjrzymy się drobiazgowej dokładności, z jaką wypełniło się to proroctwo, na końcu 69 tygodnia, świadomość, że proroctwa mówiące o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, pomazańca, księcia, Mesjasza, wypełnią się z równą precyzją, oczywiście onieśmiela nas i zdejmuje nabożnym lękiem. Dokładnie 69 tygodni, czyli 483 lata, po wydaniu dekretu o odbudowie żydowskiej stolicy, czyli pierwszego Nisana 445 roku przed naszą erą, przed Chrystusem, z ruin pozostawionych przez armię Nebukadnezara, Mesjasz Książę wjechał do Jerozolimy. Stało się to dokładnie tego dnia, który został przewidziany przez Daniela i w sposób, o jakim prorokował Zachariasz. Choć wbrew oczekiwaniom tłumów, pomazaniec, Książę, Mesjasz, Chrystus ani nie dosiadał białego rumaka, ani nie przybywał na czele wyzwoleńczej armii. Na drodze do miasta witały go wiwatujące tłumy. W bardzo osobliwy sposób, jadąc na pożyczonym oślęciu, objawił się światu król Izraela i potomek rodu Dawida. A jednak wypełniając proroctwo, obwołano go Mesjaszem, księciem. Aż do tego szczególnego dnia nie zwracano się do niego publicznie przecież w ten sposób. I jak widać w Słowie Bożym, była to niedziela, czyli dzień po sabacie. 6 kwietnia 32 roku naszej ery. Tutaj napisałem pne, przepraszam. Ne. 32 rok naszej ery, tak? Naszej ery, nie pnę. I dzisiaj rocznica tego dnia nosi w naszym kalendarzu zachodnioeuropejskim nazwę Niedzieli Palmowej. Jednak znacznie ważniejsze wydaje się to, że owego roku wypadła ona dokładnie 10 Nisana, szczególny dzień,
gdy odłączono od stada baranka paschalnego. I to jest przecież opisane w Księdze Wyjścia, druga Mojżeszowa, 12 rozdział, 3 do 6 wersetu. Następnie przez 4 kolejne dni poddawano go obserwacji, sprawdzając, czy naprawdę jest bez skazy i nadaje się na ofiarę. Chrystus nie tylko objawił się tego dnia Izraelowi jako król, ale i jako baranek ofiarny, który po odrzuceniu przez swój lud, przez własne stado, zapłaci okup za grzechy świata. Jezus już od jakiegoś czasu trzymał się z daleka od Jerozolimy, ponieważ, co było powszechnie wiadome, kapłani chcieli go ująć i zamordować. Jednak od tego dnia porzucił on wszelką ostrożność i choć na noc opuszczał miasto, to z nastaniem świtu codziennie tam wracał, aby nauczać świątyni. Kiedy przez te 4 szczególne dni w całym Izraelu sprawdzano odłączone od stada baranki, on też, jako prawdziwy baranek Boży, co czytaliśmy w pierwszym rozdziale Jana 29 werset, w podobny sposób dawał się obserwować Izraelowi. W środę wieczorem, zgodnie z zapowiedziami Pisma, Mesjasz został zdradzony przez Judasza Iskariotę, aresztowany i potajemnie doprowadzony do pałacu arcykapłana Kajfasza. Był to 14 dzień miesiąca Nisan. Dzień przygotowania, kiedy po 4 dniach obserwacji i upewnienia się, że baranek jest bez skazy, o czym czytaliśmy w Księdze Wyjścia 12 rozdział 5 werset, zabijano go na nadchodzące święto Paschy. W 32 roku naszej ery dzień tego święta zaczynał się o zachodzie słońca w środę, a kończył o tej samej porze dnia następnego, czyli w czwartek. Czyli widać zachód słońca około 18 godziny. Na kilka godzin przed 18, przed zachodem słońca, w czwartek wieczorem 14 Nisana, w całym Izraelu miały być zabijane baranki paschalne. Lecz ten rok był szczególny, ponieważ wraz z nimi miał zostać zabity baranek paschalny, zapowiedziany przez Mojżesza w Księdze II Mojżeszowej, czyli Księdze Wyjścia, Eksodus, 12 rozdział, 6 werset. Daniel opisał to krótko. Pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Fragment tutaj wyraźny. Będzie zabity i nie będzie go. I tutaj, jak wiemy, są różne możliwości przetłumaczenia tego tekstu. Według jednego jest tak, że pomazaniec będzie zgładzony i nie będzie dla niego. Jest to także ważne, żeby rozumieć i nie ma w nim winy, albo będzie zabity i nie będzie go. I teraz fragmenty obrazu zaczęły układać się w spójną całość. Wszystko zaczynało toczyć się dokładnie według scenariusza zapowiedzianego przez Boga ustami proroków. I ten proces, jak pamiętamy, był pośpiesznie ukartowany przed Sanhedrynem i odbył się jakiś czas po północy. Na prędce powołani fałszywi świadkowie nie zapewniali recytowanym przez siebie oskarżeniom nawet pozoru wiarygodności. Oszołomiony rozwojem wypadków Piotr, który ukradkiem wśliznął się na dziedziniec pałacu i ostrożnie trzymając się z dala obserwował wszystko, zamarł z przerażenia. Miało to miejsce na krótko przed pierwszym pianiem koguta w ten niesławny czwartkowy poranek 14 Nisana, czyli według kalendarza, który mamy teraz,
Teraz to był dnia 10 kwietnia 32 roku naszej ery. U Piotra od razu rozpoznano galilejski akcent i zarzucono mu, że jest jednym z uczniów Nazarejczyka. Oczywiście wiemy, że Piotr zaprzeczył i to trzykrotnie. Wtedy krewny człowieka, któremu Piotr uciął ucho. Pamiętamy, że to było w czasie, kiedy straże przyszły aresztować Pana Jezusa Chrystusa. To ten krewny zaczął opowiadać o szalonym użytkowniku miecza, którego widział w ogrodzie. Przerażony Piotr, ten, który twierdził, że prędzej umrze niż wyprze się swojego Pana, zaczął się zaklinać i przysięgać, że nie zna tego człowieka. To jest Mateusza, 26 rozdział, 74 werset opisany. Dokładnie tak, jak wcześniej powiedział mu to Pan Jezus, że tak się stanie. Zdrada, której dopuścił się Judasz i trzykrotne zaparcie się Piotra były zamierzonym, ostatecznym objawieniem uczniom boskości Pana Jezusa Chrystusa. Gdy podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus Chrystus zapowiedział im, że tak się stanie, dodał na końcu takie stwierdzenie, które jest tutaj pasujące mocno. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że ja jestem, czyli ja jestem ego eimi, czyli jestem Jahwe. W ten sposób jeszcze raz ogłosił swoim uczniom, że jest Jahwe. Ja jestem Izraela. Ale zrobił to w sposób co najmniej trudny do od razu ujawnienia. Zauważyliśmy wcześniej, że Jahwe, ja jestem, mówi o sobie jako o Bogu, który przemawia przez proroków i który jako jedyny zapowiada to, co ma się wydarzyć i sprawuje pieczę nad całą historią, gwarantując realizację jego wypowiedzi. I tutaj mamy cytat Izajasza, 46 rozdział. Wspomnijcie rzeczy minione od wieków. Tak, ja jestem Bogiem i nie ma innego. Bogiem i nikogo nie ma jak ja. Obwieszczam od początku to, co ma przyjść i naprzód to, co się jeszcze nie stało. Mówię, mój zamiar się spełni i uczynię wszystko, co zechcę. I jeszcze także w tych ostatnich chwilach, które Pan Jezus Chrystus spędził przed śmiercią z uczniami, mówił o sobie dokładnie w ten sam sposób, jak Izajasza, oświadczając, że przepowiada przyszłość z tego samego powodu, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Tak mówi w Ewangelii Jana, 13 rozdział, 19 werset. Wypełnienie się tych słów stanowiło niezbity dowód jego tożsamości, że Jezus jest Jahwe, zdolny podtrzymywać wiarę uczniów nawet w czasie ukrzyżowania. Na nieszczęście nie wiedzieli wtedy, o czym do nich mówi, a zrozumieli to dopiero wówczas, gdy ukazał się im po zmartwychwstaniu i oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma, tak jak jest to objawione w Łukasza 24 rozdział, 45 werset. Bezradny i bezbronny, bity i poniżany, Pan Jezus Chrystus po prostu nie mógł być tym zapowiedzianym Chrystusem, pomazańcem, księciem, Mesjaszem, którego obraz stworzyli sobie w wyobraźni, dlatego ich wiara w Niego nagle osłabła. Poczuli się oszukani, rozczarowani, wstrząśnięci, zmieszani. Nie stałoby się tak, gdyby rozumieli to, co prorocy mówią o Mesjaszu. Pierwsze promienie poranka dopiero zaczynały odsłaniać wzgórza Judei i wkrótce słońce miało rozpłomienić lśniący złotem dach białej sylwety wielkiej świątyni zniesionej niedawno przez króla Heroda Edomity. Haniebna parodia procesu przed Sanhedrynem zakończyła się szybko wydaniem wyroku śmierci. Ale
Religijne władze żydowskie nie dysponowały już prawem do pozbawiania kogokolwiek życia. Nam nikogo nie wolno zabijać, tak czytamy w Ewangeliach. Poza tym, w tym przypadku, w przypadku nagłego sprzeciwu tłumów, dobrze było mieć po swojej stronie autorytet Rzymu. Znowu wszystko działo się zgodnie z zapowiedziami proroków. Poncjusz Piłat, być może zaraz po porannej kąpieli, musiał zapoznać się z wypadkami minionej nocy. Więźnia pośpiesznie doprowadzono ulicami do cytadeli wczesnym rankiem, tak mówi Marek, rozdział 15. Ci, którzy to widzieli, rozgłosili tę wieść po całym mieście i wkrótce pęczniejący tłum zaczął ciasno wypełniać niewielką przestrzeń między zamkiem Piłata a świątynią. Wszyscy oczekiwali na rozwój wydarzeń. Rzymski gubernator nie znał więźnia, co świadczy, że najwyraźniej nie figurował on na liście poszukiwanych przez niego wrogów imperium. Czyli powiedział, weźcie go i wy i osądźcie według swojego prawa. Jana 18, rozdział 31 werset. Zganił kapłanów, rozdrażniony, że tak bezmyślnie marnują jego cenny czas. Oni jednak nalegali, gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Nam nie wolno nikogo zabijać, mówił tak tłum i przywódcy w Ewangelii Jana 18, rozdział 31 i 30 werset. Przypomnieli mu nie bez cienia satysfakcji, że królewskie prawo skazywania na śmierć zostało Żydom odebrane przez Rzymian historycznie 25 lat wcześniej. Patriarcha Jakub przepowiedział, że nie będzie odjęte berło królewskie od Judy ani zakonodawca od nóg jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, czyli Mesjasz, Szilo. Tak jest napisane w pierwszej Mojżeszowej, 49 rozdział, 10 werset. Berło, prawo karania śmiercią, zostało odebrane Żydom w 7 roku naszej ery, odrzucając Jezusa, który narodził się we właściwym czasie. Żydzi na próżno oczekują następnego Mesjasza, Chrystusa, pomazańca księcia. Proroctwo Jakuba go nie przewiduje, dlatego skutkiem dzisiejszego odrzucenia Jezusa przez Żydów będzie to, że pewnego dnia przyjmą Antychrysta. Fakt, że Żydzi nie mogli już w tym czasie wykonywać wyroków śmierci, oznaczał, że rodzaj śmierci, jaką poniesie Mesjasz, także stanie się wypełnieniem zapowiedzi Pisma Świętego. W Judei w tamtych czasach jedynie Rzymianie mieli prawo karać śmiercią. Gdyby wyrok mogli wykonywać Żydzi, Jezus Chrystus, Pan, z całą pewnością zginąłby ukamienowany, czego próby zresztą podejmowano już kilkakrotnie przy innych okazjach. Jednak już na długie wieki przed pojawieniem się Rzymu na arenie dziejów, hebrajskie pismo zapowiedziało, że Chrystus, Mesjasz, pomazaniec, zostanie ukrzyżowany. A w ten sposób uśmiercali złoczyńców Rzymianie. To był typowy i specyficzny dla Rzymian sposób mordowania ludzi i tak właśnie się stało. Wprawiona w ruch machina ślepej sprawiedliwości toczyła się dalej. Egzekucje przestępców, a szczególnie przywódców religijnych, tak popularnych jak Pan Jezus Chrystus, niosły ze sobą zawsze pewne ryzyko. Sytuacja w Judei była bardzo napięta i wystarczył byle pretekst, by wywołać zamieszki. A Żydzi stawali się wyjątkowo drażliwi w okresie świąt religijnych. Z goryczą powracali myślą do dni dawnej swojej świętości. Był to bardzo szczególny dzień w Izraelu, dzień przygotowania Paschy, która miała zostać spożyta wieczorem. Podekscytowane tłumy tysiącami ściągały do Jerozolimy na święto. Świadomy wpływu opinii publicznej, Piłat, który nie miał żadnego własnego interesu ani w skazaniu Jezusa, ani w jego uwolnieniu, przystępuje
do takiego rozgrywania, jak gdyby okazywania łaski. I on pozwolił zdecydować o losie więźnia tym zawsze mu wrogim, fanatycznym tłumom izraelskim. Żądny krwi motłoch, umiejętnie podburzany przez faryzeuszów, licząc na ekscytujące widowisko powolnych męczarni ukrzyżowanego, bez wahania zwraca się przeciwko Panu Jezusowi Chrystusowi, temu, który tak często uzdrawiał ten tłum i karmił wielu z tych, którzy 4 dni wcześniej obwołali Jezusa Chrystusem, pomazańcem, księciem, Mesjaszem i wymachiwali nad jego głową gałązkami palmowymi, teraz cisnęło się w rozgorączkowanym tłumie i łączyło swój głos z potężnym krzykiem, jaki odbijał się wśród zimnych kamieni murów zamku. Ukrzyżuj, ukrzyżuj, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Łukasza 23-21. Ponury ryk tłumu niósł się po wzgórzu świątynnym, przywołując innych na obrzydliwy, krwawy spektakl. Obrzydliwe, prymitywne i obsceniczne wydarzenie. Piłat, pragmatyczny, jak każdy polityk, zgodnie z żądaniem tłumu, uwolnił skazanego za morderstwo Barabasza, a w ręce żołnierzy oddał Pana Jezusa Chrystusa. Miał Piłat nadzieję, że tak populistyczny gest spodoba się agresywnej tłuszczy zgrai i poprawi nieco wizerunek rzymskiej władzy. I tutaj widzimy takie zachowanie u wielu polityków. A może nawet stanie się kartą przetargową w jego ciągłych rozrywkach z kapłanami. Jezus został więc oficjalnie skazany na śmierć przez rzymskie władze cywilne. Wszystko odbywało się w całkowitej zgodzie z prawem i wszyscy byli zadowoleni, a daleki, abstrakcyjny Rzym mógł odetchnąć ze spokojem. Gubernator cesarski, urzędnik rzymski rozwiązał kłopotliwą sytuację. Kapłani dopięli swego, a pospólstwo upojone swoją żądzą krwi nie przestawało krzyczeć. Tylko człowiek w randze prokuratora czuł się nieswojo wobec tak oczywistej niesprawiedliwości. Aby uwolnić się od wyrzutów sumienia, zgodnie z ówczesnym obyczajem, publicznie umył ręce w naczyniu z wodą, mówiąc: „Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, to wasza rzecz”. Mateusza 27, rozdział 24, werset. Nie wiedział, że nic oprócz krwi tej właśnie niewinnej ofiary i uznania ciężaru jego własnej winy nie jest w stanie zmyć strasznych plam z jego rąk. Wiele set lat później Dante przedstawił go w swoim poemacie jako wiecznie myjącego ręce w piekle. Ogarnięty amokiem zaślepiony tłum okrzyknął bez wahania: „Krew jego na nas i na dzieci nasze”. Mateusza 27, rozdział 25, werset. Nie zdawali sobie sprawy z wagi swoich słów. Tuż przed południem żołnierze zakończyli swoje zadanie. A prostacka zabawa w dręczenie bezbronnej ofiary zaczęła ich już nudzić. Ubiczowany, półprzytomny z bólu Jezus został wyprowadzony poza mury miejskie na Golgotę, to znaczy miejsce czaszki. To czytamy w Mateusza 27, 33. Przez cały czas towarzyszyły mu okrzyki tłumu, okrutnie śmiejącego się z tego, którego dopiero co noszono na rękach jako Mesjasza, Chrystusa, pomazańca, księcia. Pan Jezus, zakrwawiony, opuchnięty, zeszpecony torturami człowiek, ledwo przypominał tego, którego wcześniej znali. Z trudem przeciskając się pośród gawiedzi, szło za nim też kilka kobiet, których życie zmieniło się pod jego wpływem. Starając się nie tracić go z oczu, płakały w głos.
Jezus w pewnej chwili przystanął i zwrócił się do nich: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i waszymi dziećmi. Oto bowiem przyjdą dni, kiedy zaczną wołać do gór: padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas. Tak jest napisane w objawieniu Jana i w Łukasza 23, 28, 30. Później Jan, apostoł, rozwinie to proroctwo swojej wizji przyszłości w objawieniu 6 rozdział od 15 do 17 wersetu. Miejsce publicznych egzekucji znajdowało się za murami miasta, poza bramą. Specjalnie usytuowano je przy głównym trakcie, aby wszyscy z ciekawości albo ku przestrachowi mogli zobaczyć wiszące na krzyżach nagie ciała. Jeszcze zanim słońce stanęło w zenicie o 12 przed południem, ten, którego kilka dni wcześniej Jerozolima obwołała, zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem, zawisł na drzewie krzyża w hańbie i potępieniu. Odrzucony, odarty z resztek ludzkiej godności, powoli umierał w męczarniach między dwoma złodziejami. Stało się. Człowiek ukrzyżował swojego Stwórcę. Aniołowie zamarli z grozy. Słońce zakryło swoje oblicze. Samotny, opuszczony nawet przez Boga, co jest opisane m.in. w Ewangelii Marka, 15 rozdział, 34 werset. Pan Jezus Chrystus kończył dzieło, którego jedynie On jeden w całym wszechświecie był w stanie dokonać. Bóg dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu. Tak mówi 2 Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. Doskonały Baranek Boży został ofiarowany za grzechy świata. Spełnił się akt odkupienia, który zapowiadały wszystkie ofiary składane za grzech w Starym Testamencie. Wstyd, ból i koszmar agonii stanowiły tylko część straszliwego ciężaru ludzkich grzechów, które zostały złożone na Pana Jezusa Chrystusa. Ciążyły na Nim wszystkie nasze przewinienia, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, grzechy wszystkich ludzi świata i tylko On sam, nie wspierany przez nikogo, mógł ponieść pełną karę, która należała się nam. W ten sposób Mesjasz spłacił za nas dług względem Bożej sprawiedliwości, jaki zaciągnęliśmy przez swoje grzechy. Przez kolejne 3 godziny tego czwartkowego popołudnia słońce zaćmiło się, zakrywając krzyże przed ludzkim wzrokiem. Ciemność ogarnęła Jerozolimę, o czym czytamy w Mateusza 27 rozdział, 45 werset. A Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Tak napisał Izajasz w 53 rozdziale, 6 wersecie. Dzień i rok ukrzyżowania Jezusa Chrystusa jest bardzo ważny i nie można pozostawić tej kwestii spekulacją. Data i miejsce i sposób Jego śmierci musiały się wypełnić dokładnie według zapowiedzi proroków. Więc jeżeli teraz możemy się przyjrzeć zdumiewającemu rozwojowi wypadków, to kapłanie zamierzali ująć Jezusa od miesięcy, lecz gdy przybliżył się czas święta, ustalili, że nie będą robić niczego aż do zakończenia święta Przaśników. Jednak wbrew ich założeniom, a w zgodzie z tym, co zapowiedzieli prorocy, Jezus został aresztowany już pierwszego dnia święta, w dniu przygotowania Paschy. Kapłani musieli zachować dużą ostrożność, ponieważ w tym czasie Jezus miał jeszcze bardzo wielu zwolenników. Wskrzeszenie Łazarza kilka dni wcześniej, jak czytaliśmy w Jana 12 rozdział 17 do 19 wersetu, wprawiło lud w zdumienie i poruszyło miasto. Ten cud był jednym z głównych powodów obwołania Jezusa Chrystusem, Mesjaszem, Pomazańcem, w chwili Jego wjazdu do Jerozolimy. Przy takich nastrojach tłum nie dopuściłby do żadnych jawnych wystąpień przeciwko swojemu ulubieńcowi. Próba ujęcia Jezusa w czasie święta byłaby szczególnie niebezpieczna ze względu na liczbę przybyłych pielgrzymów oraz emocje towarzyszące tym podniosłym dniom.
Dlatego, kierując się względami praktycznymi, Wysoka Rada postanowiła wstrzymać się z jego aresztowaniem, tylko nie w czasie święta, żeby wzburzenie nie powstało pośród ludu. Tak czytamy w Mateusza 26, 5 werset. A jednak Jezus musiał zostać ukrzyżowany właśnie w ten szczególny dzień święta, dokładnie 32 roku naszej ery, aby wypełnić zapowiedziane przez proroków wydarzenie. Tak musiało się stać i tak się stało. Choć od pewnego czasu Jezus unikał Jerozolimy, teraz nagle zmienił nastawienie i co dzień publicznie pokazywał się w mieście. Judasz, który tylko czekał takiej okazji, wykorzystał ją bez wahania, kiedy późnym wieczorem zdrajca zaproponował kapłanom ujęcie Pana Jezusa Chrystusa na osobności i bez niepotrzebnych świadków. Kapłani musieli tylko szybko skorygować swoje plany, co jako giętkim politykom przyszło im z łatwością. Jeśli przyjrzymy się teraz kolejności wydarzeń, w środę o zachodzie słońca zaczynał się 14 Nisan. Pełna 24-godzinna doba. Pierwszy dzień kończyła się następnego dnia. W czwartek o zachodzie słońca, w dzień nazywany też tradycyjnie pierwszym dniem przaśników. Tego dnia zabijano baranka. Rytualny ubój miał nastąpić wieczorem 14 Nisan, czyli w krótkim okresie między popołudniem a zachodem słońca w czwartek. Wieczerza paschalna odbywała się tego samego wieczoru, ale już po zachodzie słońca, który oznaczał początek 15 Nisan i rozpoczynał zarazem święto przaśników. Pierwszy i ostatni dzień tego kilkudniowego, corocznego święta był wielkim szabatem. I oba, czyli pierwszy i ostatni dzień tego kilkudniowego, corocznego święta były wielkimi szabatami, podczas których nie wolno było wykonywać żadnej pracy. W środę, krótko po zachodzie słońca, kiedy dopiero zaczął się dzień 14 Nisan, uczniowie zaczęli przygotowywać salę na piętrze do wieczerzy paschalnej, która miała zostać spożyta następnego wieczoru. Naturalnym było, że skoro przyszykowali już tę salę, zjedzą tam również wieczerzę w wieczór poprzedzający Paschę. Wydarzenie to stało się ich ostatnią wieczerzą spożytą razem z Jezusem Chrystusem Panem, choć z pewnością nie tego się spodziewali. Następnego wieczoru, czyli wtedy, kiedy planowali wspólnie z Mesjaszem zasiąść do Paschy, ciało Jezusa leżało już w grobie. W środowy wieczór, gdy Jezus zasiadł z uczniami przy stole, powiedział gorąco: pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. I to czytamy w Łukasza 22:15. Uczniowie nie mieli wątpliwości, że chodzi mu o posiłek w następny wieczór, kiedy zakończą się przygotowania do święta i rozpocznie się Pascha. W rzeczywistości, mówiąc te słowa, Jezus Chrystus Pan zapoczątkował nową Paschę, która będzie odtąd obchodzona nie raz do roku, ale co tydzień, w każdy pierwszy dzień tygodnia, w niedzielę. I nie będzie pamiątką wyjścia z Egiptu, ale pamiątką ofiary złożonej przez Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Odtąd każdej niedzieli, w dzień Jego zmartwychwstania, uczniowie będą łamać chleb i dzielić się nim i spożywać go, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział 7 werset, 1 Koryntian, 16 rozdział 2 werset. Widząc w tym symbol Jego ciała i będą pić wino z jednego kielicha, widząc w tym symbol krwi Chrystusa Jezusa, Pana Mesjasza, będą to czynić na pamiątkę ofiary Jego ciała i krwi za grzechy świata. Dzisiaj tak właśnie postępujemy i będziemy tak robić, aż przyjdzie Jezus, o czym mówi 1 Koryntian 11, rozdział 26, werset.
Jezus miał powody, aby rozpocząć obchody Paschy, poprzedzający ją wieczór, chociaż wówczas żaden z uczniów nie był jeszcze w stanie ich zrozumieć. Jak wspomniałem, aby wypełnić typologię i proroctwa Starego Testamentu, Pan Jezus Chrystus musiał zostać zabity dokładnie w tym samym czasie, kiedy w domach całego Izraela zabijano baranka paschalnego i przygotowywano go do spożycia na odbywającą się tego samego wieczoru, ale już po zachodzie słońca, wieczerzę paschalną. Jezus umarł dokładnie w tym samym czasie, co zabijane w całym Izraelu baranki. Mesjasz, konając na krzyżu, zawołał donośnym głosem i powierzył swego ducha w ręce kochającego go Ojca. Łukasza, 23 rozdział, 46 werset o tym mówi. I teraz Chrystus był spełnieniem tej ofiary, prawdziwym barankiem paschalnym i nie ma co do tego wątpliwości. Pismo wyraźnie mówi, wyrzućcie więc stary kwas. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha, 1 Koryntian 5:7. Zatem widzimy wyraźnie, że baranek był oddzielany od stada dnia 10 Nisana i obserwowany przez 4 dni, aby uzyskać pewność, że nadaje się na ofiarę. 15 Nisana, pomiędzy godziną 15 a 18 według dzisiejszej rachuby czasu, dokonywano jego rytualnego uboju. Potem mięso pieczono w ogniu i spożywano tego samego wieczoru. W 32 roku naszej ery 9 dzień Nisana wypadał w dzień po szabacie, czyli w niedzielę 6 kwietnia. Podczas następnych 4 szczególnych dni Jezus z pełną świadomością pozostawał w Jerozolimie pod obserwacją Izraela, dokładnie tak jak baranek paschalny, aby każdy mógł sprawdzić, czy na pewno nie ma na nim żadnej skazy. Aby wypełnić typologię ze Starego Testamentu, Chrystus, pomazaniec, Mesjasz, musiał zostać zabity równocześnie z barankami paschalnymi zabijanymi w całym Izraelu. I tak się stało. W południe 14 Nisana, 6 godzina według ówczesnej rachuby czasu, nastała nadnaturalna ciemność, która trwała aż do godziny 15, czyli 3 po południu, czyli 9 czasu ewangelicznego. Tak długo, jak Jezus wisiał na krzyżu, a więc krótko po godzinie 15 wieczorem 14 Nisana, kiedy w całym Izraelu były zabijane baranki paschalne, Pan Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Łukasza 23:46. Pan Jezus Chrystus nie westchnął cicho, kiedy uchodziło z niego życie, ale zawołał donośnym głosem. Łukasza 23:46 nie pozostawia żadnych wątpliwości. Wcześniej zaś powiedział: Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie odbiera, ale ja od siebie je oddaję, mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Tak? Ewangelia Jana 10 rozdział 17-18 werset o tym mówi. Kiedy jego zadanie na krzyżu zostało wypełnione, wykrzyknął triumfalnie: Wykonało się, Jana 19 rozdział 30 werset. Dług, którego zapłaty domagała się Boża sprawiedliwość, został w pełni uregulowany. Zarówno starotestamentowe zapowiedzi i typy, jak i proroctwa Starego Testamentu wymagały śmierci Pana Jezusa Chrystusa właśnie tamtej chwili. O tamtym czasie, podczas pierwszej Paschy w Egipcie, Mojżesz nakazał złożenie wielu baranków w ofierze, ponieważ na ofiarę miał zostać przeznaczony baranek dla rodziny, baranek dla domu. Tak czytamy w drugiej Mojżeszowej 12 rozdział, 3 werset.
Ale potem Mojżesz powiedział coś bardzo, bardzo dziwnego. Zabijcie go. Zabiję go. Zabiję go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. Go. To jest w drugiej Mojżeszowej 12:6. Oczywiście zabito wtedy nie jednego, a tysiące baranków, a jednak Mojżesz mówi tak, jakby lekceważył zasady gramatyki w liczbie pojedynczej o jednym baranku. Proroctwo o jednym baranku, baranku Bożym, o czym mówimy w Jana 1, rozdział 29 werset, jest bardzo jasne, choć do dziś niezrozumiane przez ziemski lud Boży Izrael. Ta ofiara baranka miała być prawdziwym wypełnieniem Paschy. I dlatego Mojżesz zapowiada, zabijcie, zabije go, zabije go. Zabije go całe zgromadzenie Izraela. Druga Mojżeszowa, 12:6. Go, nie je. A będzie to śmierć za grzechy całego świata. I tak się stało. Proroctwo wypełniło się dokładnie w dniu i godzinie przepowiedzianych przez Mojżesza, Daniela, Zachariasza. Ci, którzy odrzucają Pana Jezusa Chrystusa jako Mesjasza i Zbawiciela, ignorują i lekceważą i odrzucają przekonujące dowody. Zatwardziałość ich serca nie znajduje żadnego usprawiedliwienia. Nie da się tego w jakiś sposób usprawiedliwić. Jak czytamy w Ewangelii Jana 13 rozdział od 1 do 2 i 19 rozdział 31 werset, było to przed świętem Paschy. W czasie wieczerzy, ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w dzień odpocznienia, ów bowiem dzień odpocznienia był wielkim świętem, po upływie dnia odpocznienia, o świcie pierwszego dnia tygodnia, powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Tak czytam Mateusza 28:1-2. Przy lekceważącej treść lekturze Biblii, biblijna relacja o wydarzeniach z dni 10 do 14 Nisan 32 roku naszej ery, czyli od wjazdu Jezusa Chrystusa Pana do Jerozolimy aż do ukrzyżowania, wydaje się pełna trudności, dopóki nie przestudiujemy uważnie kolejności wypadków. To będziemy mogli ulec pomieszaniu i złudzeniu, że wieczerza, którą Chrystus spożył z uczniami ostatniego wieczoru przed pojmaniem, była żydowską wieczerzą paschalną, co oczywiście nie jest prawdą. Oto co o niej piszą trzej ewangeliści: Mateusz, Łukasz i Marek. Najpierw Mateusz 26, rozdział 17-20. Pierwszy dzień przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go, gdzie chcesz, abyśmy Ci przygotowali paschę do spożycia. On rzekł, idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu, nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami. To jest Mateusza 26, 17, 20. Marka 14, rozdział 12 do 17 wersetu, ale ja przeczytam tylko fragment. Pierwszy dzień przaśników, kiedy ofiarowywano paschę. I także tak samo zrobię z Łukasza 22, tam jest fragment od 7 do 16. Tak nadszedł dzień przaśników, którym należało ofiarować paschę. Gdyby wieczerza, którą Pan Jezus Chrystus i uczniowie spożywali wieczór przed aresztowaniem była wieczerzą paschalną, to musieliby w jej trakcie jeść baranka paschalnego. To oznaczałoby zwierzę
że zwierzę zostało zabite kilka godzin wcześniej przed zachodem słońca. A skoro tak, to śmierć Jezusa następnego popołudnia nie mogłaby nastąpić dokładnie w tym samym czasie, kiedy Żydzi zakładali w ofierze baranki. A przecież wiemy, że zgodnie ze świadectwem Pisma musiała zajść taka zbieżność wydarzeń. Cytowane wersety zawierają wiele określeń, które były oczywiste dla starożytnych, dla nas jednak wymagają pewnego objaśnienia. Szczególnie dotyczy to takich pojęć jak przaśniki, pascha, a nawet wieczór i zaranek, który przecież czasami jest późnym popołudniem, czasami początkiem nocy. Podstawowa zasada rozpoznania, co mówi Słowo Boże, Biblia, nakazuje, aby wersety, których znaczenie nie jest w pełni jasne, były tłumaczone za pomocą innych fragmentów Pisma Świętego. Skoro więc nie wiemy, czy ostatnia wieczerza była wieczerzą paschalną, przyjrzyjmy się kolejnym fragmentom Biblii, które zawierają inne wskazówki dotyczące określenia czasu kolejnego wydarzenia, czyli ukrzyżowania. Opisując ten fakt, ewangeliści jasno zaznaczyli, że w owym roku baranki paschalne były zabijane w tym samym czasie, gdy umierał Pan Jezus Chrystus, czyli po południu, dzień, który nastąpił po ostatniej wieczerzy. W tym miejscu relacja wszystkich ewangelistów jest jednomyślnie zgodna. Ewangelista Marek napisał w Marka 15:42-43. Pod wieczór już, ponieważ było przygotowanie baranków paschalnych, czyli dzień przed odpocznienia dniem, czyli pierwszy dzień święta przaśników, który zaczynał się o zachodzie słońca po tym, jak baranek paschalny został już zabity, przyszedł Józef z Arymatei, śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Pana Jezusa Chrystusa. Tak mówi Ewangelia Marka 15, rozdział 42 do 43 wersetu. Podobnie ewangelista Łukasz potwierdza tą relację. Łukasza 23:54. Był to dzień przygotowania i dzień odpocznienia się rozjaśniał. To jest bardzo ważne, żeby to zauważyć. Rozjaśniał, czyli świtał. Był wprawdzie jeszcze wieczór, ale dzień odpocznienia rozpoczyna się zapaleniem świec. Stąd to określenie rozjaśniał się. I apostoł Jan. Jan Ewangelista podaje znaczenie tych wydarzeń i podaje znacznie więcej szczegółów. Na przykład w Ewangelii Jana 18:28, Ewangelii Jana 19:14 i Ewangelii Jana 19:31. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożyć paschę. Czyli było to przed paschą, aby móc spożyć paschę. Także był to dzień przygotowania paschy około godziny 6. I też, ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w dzień odpocznienia, ów bowiem dzień odpocznienia był wielkim świętem, czyli wielkim dniem, pierwszym dniem święta Przaśników. Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Jak więc widać wyraźnie z tych miejsc? Baranki zostały zabite równocześnie z Jezusem, barankiem Bożym, który tym samym wypełnił proroctwa Starego Testamentu. W jaki więc sposób mógł on spożyć wieczerzę paschalną z uczniami wieczór przed swoją śmiercią? No, nie mógł. Otóż nie mógł. Ostatnia wieczerza istotnie miała miejsce w wieczór poprzedzający ukrzyżowanie, ale nie była to wieczerza paschalna. Ten często przeoczany fakt wynika jasno z relacji Jana, która jest najbardziej
precyzyjna w sformułowaniach. Podczas gdy pozostałe Ewangelie odnoszą się do dnia odpocznienia, rozpoczynającego się wraz z nastaniem wieczoru, tylko Jan tłumaczy, że ten dzień odpocznienia, który zaczął się po zachodzie słońca w dniu ukrzyżowania Jezusa, był wielkim dniem. Innymi słowy, nie był to zwykły cotygodniowy dzień odpocznienia, który zaczynał się zwykle o zachodzie słońca w piątek. Był to pierwszy dzień święta Przaśników, czyli 15 Nisan, którego pierwszy i ostatni dzień były specjalnymi dniami odpocznienia, kiedy nie wolno było wykonywać żadnej pracy, o czym mówi druga Mojżeszowa, 12 rozdział, 14 do 16 wersetu. Apostoł Jan wyjaśnia też, że ostatnia wieczerza nie była wieczerzą paschalną, bo przecież to jest opisane w Jana 13 rozdział od 1 do 2. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła jego godzina, w czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, aby go wydać. A więc ostatnia wieczerza miała miejsce w wieczór poprzedzający Paschę. Jak więc mogła wydarzyć się zarówno pierwszego dnia Przaśników, jak i przed świętem Paschy? Chociaż samo święto Przaśników zaczynało się 15 Nisana, po zachodzie słońca dnia 14 Nisana, baranek paschalny był zabijany na krótko przed zachodem słońca, pieczony i spożywany wieczorem. To dni Przaśników, niekwaszonego chleba. Liczono je od 14 Nisana, gdyż spożywanie niekwaszonego chleba zaczynano od 14 dnia miesiąca pierwszego Nisan. Tak mówi druga Mojżeszowa, 12 rozdział, 15 do 19 wersetu. Mimo że Pascha i święto Przaśników były dwoma odrębnymi świętami, traktowano je jako jedno, tym bardziej, że zachodziły na siebie. Baranek paschalny, chociaż przygotowany, to jest zabity, wstępnie upieczony, krótko przed zachodem 14 Nisana, był jedzony dopiero wieczorem po zachodzie słońca, czyli według ówczesnej rachuby czasu już dnia następnego, to jest 15 Nisana. Którym więc dniem tygodnia był 14 dzień Nisana, skoro 10 Nisana był niedzielą? Niedziela 10. Poniedziałek 11. Wtorek 12. Środa 13. Czwartek 14. Skoro 10 Nisana był niedzielą, rozpoczętą w sobotę po zachodzie słońca, gdy skończył się dzień odpocznienia, to pamiętajmy, że żydowskie dni zaczynają się o zachodzie słońca, a więc 11 Nisana zaczął się o zachodzie słońca w niedzielę. 12 Nisana o tej samej porze w poniedziałek. 13 we wtorek i 14 dzień miesiąca Nisan. Dzień przygotowania w środę. Kiedy zaszło słońce? A więc ostatnia wieczerza miała mieć miejsce w środę, późnym wieczorem, który był początkiem 14 Nisana, zwanego Dniem Przygotowania. Następnego popołudnia, czyli wieczoru 14 Nisana, na krótko przed zachodem słońca, zabijano baranki paschalne. O tej właśnie porze, w czwartek po południu, Pan Jezus Chrystus, pomazaniec książę, wisiał na krzyżu i oddał ducha, o czym czytamy w Marka 15 rozdział, 37 werset. Czyżby Pan Jezus Chrystus umarł w czwartek, a nie w tak zwany Wielki Piątek? Najwyraźniej tak, ukrzyżowanie w piątek nie pasuje do relacji biblijnej. Jezus Chrystus Pan musiał wypełnić nie tylko proroctwa, ale i wszystkie odnoszące się do Niego typologie Starego Testamentu. Jedną z nich jest znak Jonasza, o czym czytamy w Łukasza 11:29, który polegał na tym, że Pan Jezus Chrystus w łonie ziemi przez 3 dni i 3 noce musiał pozostać w grobie. 3 dni i 3 noce. I wiemy,
że to były 3 dni i 3 noce. Gdyby Pan Jezus Chrystus został ukrzyżowany w piątek, to aby zmartwychwstać w niedzielę rano, nie mógłby spędzić w grobie 3 dni i 3 nocy. To bardzo łatwo sprawdzić. Jako dzień pierwszy można by policzyć resztę dnia po śmierci Pana Jezusa Chrystusa w piątek. Dniem drugim byłaby sobota. 2 noce daje noc piątkowa i sobotnia do świtu w niedzielę. Do spełnienia proroctwa brakuje najwyraźniej całego jednego dnia i całej jednej nocy. Więc jak widać, piątek nie spełnia tych wymagań. Nawet jeśli kilka minut niedzielnego poranka policzymy jako cały dzień, to i tak rachunek nie będzie się zgadzał. Ciągle brakuje jednej pełnej nocy. Lecz chcąc pozostać w zgodzie z faktami, nie możemy uwzględnić w naszych obliczeniach niedzieli, ponieważ Biblia wyraźnie mówi, że kiedy anioł odsunął kamień o świcie pierwszego dnia tygodnia, Mateusza 28:1, grób był już pusty, więc Chrystus musiał opuścić go na jakiś czas przed niedzielnym świtem, czyli wieczór niedzielny, bo jak wiemy, dzień według tej rachuby zaczynał się wieczorem. Wieczór najpierw, a potem dzień. Więc taka była kolejność. Jak długi czas upłynął od tej chwili, tego nie wiemy. Gdyby Pismo Święte mówiło tylko 3 dni, to gdyby za dzień uznać dobę według ówczesnej rachuby czasu, wtedy piątkowe ukrzyżowanie spełniałoby warunki znaku Jonasza. Ponieważ każdą część dnia, kiedy ciało Pana Jezusa Chrystusa leżało w grobie, można by liczyć jako całość. Jeżeli Chrystus był ukrzyżowany przed zachodem słońca w piątek, to pozostałą część tego dnia aż do zachodu słońca można by policzyć za 1 dzień. Drugi dzień trwałby od zachodu słońca w piątek do tej samej pory w sobotę, a trzeci zacząłby się o zachodzie słońca w sobotę i trzeba by go policzyć jako cały dzień. Jednak Biblia używa precyzyjnego języka i mówi wyraźnie o 3 dniach i 3 nocach. Tak mówi Mateusza 12, rozdział 40, werset. To określenie zaczerpnięto z księgi Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. Jonasza 2:1. Ponieważ to Pan Jezus Chrystus sam zapowiedział, albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, taki Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Tak mówi Mateusza 12, rozdział 40, werset. Jeżeli będziemy utrzymywać, że ukrzyżowanie istotnie miało miejsce w piątek, to zapowiedź ta okaże się niespełniona. Czy to wszystko w ogóle ma jakieś znaczenie? Może i ma. Może i nie ma, jedni będą twierdzić. Ja niestety jestem taki trochę betonowy fundamentalista i dla mnie ma. Czy nie przesadzam, dzieląc włos na czworo? Moim zdaniem nie. Dzień ukrzyżowania naszego Pana Jezusa Chrystusa ma dla mnie doniosłe znaczenie. Chrystus wyraźnie zapowiedział, że spędzi w grobie 3 dni i 3 noce. Jeżeli tak się nie stało, to znaczy, że uznają ludzie Jezusa za nieprawdomównego. Chrystus Jezus Pan musiał umrzeć w tym samym czasie, kiedy zabijano baranki paschalne w całym Izraelu, aby wypełnić zapowiedź Pisma Świętego, i tak się stało. Wypełnienie tego koniecznego warunku determinuje dzień ukrzyżowania. Jest też, tak jak wspominałem, koncepcja środowa. Czy jest możliwe, że Pana Jezusa Chrystusa ukrzyżowano w środę? Zdaniem niektórych badaczy Chrystus został ukrzyżowany w środę, ponieważ umarł on późnym popołudniem,
to do owych 3 dni, nie wliczają dnia ukrzyżowania, a więc czwartek, piątek i sobota byłyby 3 dniami i to 3 pełnymi dniami, stąd wniosek, że Jezus musiałby zmartwychwstać w szabat wielki, to jest na końcu sabatu, czyli na koniec dnia odpocznienia, zaraz przed zachodem słońca w sobotę. Ta teoria nie może jednak być prawdziwa z kilku powodów. Po pierwsze, Pismo Święte mówi jasno, że anioł odsunął kamień, ukazując pusty grób wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, gdy słońce wzeszło. Marka 16, rozdział 2, werset. Dlaczego niebiański posłaniec czekał tak długo, skoro Chrystus zmartwychwstał poprzedniego popołudnia według zwolenników środowego ukrzyżowania? Dlaczego nie odsunął kamienia przed zachodem słońca w sobotę, aby ukazać światu, że już wtedy grób był pusty, jeśli istotnie był już pusty, tak jak twierdzą zwolennicy ukrzyżowania w środę? Dlaczego straż rzymska ciągle pozostawała na warcie, kiedy anioł odsunął kamień w niedzielę rano, skoro okres 3 dni do tego momentu od śmierci Pana Jezusa Chrystusa kończył się poprzedniego popołudnia, jak twierdzą zwolennicy środowego ukrzyżowania, gdyż Jezus miałby być martwy od środy według zwolenników środowego ukrzyżowania? Dlaczego żołnierze ciągle jeszcze pilnowali grobu? Gdyby to była prawda, środowe ukrzyżowanie, to już wtedy nie byłoby ich tam wcale. Mieli wyraźny rozkaz pilnować grobu aż do końca 3 dnia. Tak mówi Mateusza 27, rozdział 64, werset. Czyli przez cały okres, po którym Pan Jezus Chrystus zapowiedział swoje zmartwychwstanie, kiedy czas ten upłynął, uczniowie mogli już bez problemu wykraść ciało, jeśli tylko mieli na to ochotę. Nie miałoby to już żadnego znaczenia. Nawet gdyby żołnierze pozostali na warcie jeszcze jedną noc czwartą, a ciało zniknęłoby po upływie zapowiadanych 3 dni i 3 nocy, i tak nie miałoby to już żadnego znaczenia, byłoby już zbyt późno, aby uznać prawdomówność Pana Jezusa Chrystusa zapowiadającego swoje zmartwychwstanie w ciągu po 3 dniach i 3 nocach zmartwychwstanę. Możemy zatem wnioskować, że okres wyznaczonych 3 dni nie upłynął przed świtem w niedzielę. Nasuwa się jeszcze więcej pytań. Skoro Jezus został złożony do grobu w środę, jak twierdzą zwolennicy ukrzyżowania w środę, po południu, środę, to dlaczego dwie Marie czekały aż do niedzielnego poranka, aby przyjść z wonnościami i namaścić jego ciało, jak pisze Marka 16:1? W takim wypadku święto Przaśników i towarzyszący mu dzień odpocznienia, szabat, zaczynałby się w środę o zachodzie słońca. Pomiędzy zachodem słońca w środę a zachodem słońca w czwartek byłby więc jeden specjalny szabat, dzień odpocznienia, a pomiędzy nim a zwykłym szabatem mieściłby się jeden normalny dzień pracy, piątek, kiedy bez przeszkód mogłyby namaścić ciało. Bezwzględnie nie można byłoby tego odłożyć na później, ponieważ zwłoki już zaczynały się rozkładać. W należytym wykonaniu tej czynności szybkość odgrywa rolę zasadniczą, a więc dlaczego kobiety miałyby czekać aż do niedzielnego poranka? Tylko jeśli przyjmiemy, że ukrzyżowanie Jezusa miało miejsce w czwartek, uzyskamy zdumiewającą zbieżność dwóch kolejnych dni odpocznienia, dwóch kolejnych szabatów. Specjalny dzień odpocznienia pierwszego dnia Przaśników, specjalny szabat pierwszego dnia Przaśników od czwartku wieczorem do piątku i zwykły szabat, zwykły dzień odpocznienia od piątku wieczorem do soboty, która uniemożliwiła kobietom pójście do grobu aż do niedzielnego poranka. Tutaj namalowałem taki schemat. Jak widać, na tym schemacie
Tylko jeśli przyjmiemy, że ukrzyżowanie Pana Jezusa Chrystusa miało miejsce w czwartek, uzyskamy zbieżność dwóch kolejnych szabatów. Specjalny szabat pierwszego dnia Przaśników od czwartku wieczorem do piątku i zwykły szabat od piątku wieczorem do soboty, która uniemożliwiła kobietom pójście do grobu aż do niedzielnego poranka. I tutaj prawdopodobnie Kościół rzymskokatolicki nie zauważył obecności tych dwóch szabatów obok siebie i ciągle głosi piątkowe ukrzyżowanie, tylko na skutek zwykłej pomyłki. Błąd polega na założeniu, że szabat po śmierci Pana Jezusa Chrystusa był zwykłym szabatem sobotnim, cotygodniowym, podczas gdy był to pierwszy dzień święta Przaśników, po którym dopiero nastąpił zwykły dzień odpocznienia, szabat. Ten pospolity błąd można łatwo popełnić, jeśli nie prześledzi się faktów z należytą dokładnością. Trudno jednak uznać takie tłumaczenie w przypadku Kościoła rzymskokatolickiego, który otwarcie głosi dogmat o swojej nieomylności i wymaga od wiernych bezwzględnej akceptacji podawanych im prawd. Nim o zachodzie słońca w czwartek rozpoczął się specjalny dzień odpocznienia, specjalny szabat, zwołanie święte, co czytamy w Księdze Wyjścia, czyli Eksodus, rozdział 12, werset 16. Józef z Arymatei miał dość czasu, by jeszcze w dzień ukrzyżowania pójść i kupić prześcieradło, o czym czytamy w Marka, 15, rozdział 46, werset, które owinął ciało Jezusa Chrystusa Pana, kiedy złożył je do grobu. Kobiety też miały wystarczająco dużo czasu, aby zakupić potrzebne im wonności i przyszykować je przed specjalnym sabatem, dniem odpocznienia. Dlatego po zakończeniu dwóch kolejnych szabatów, dwóch kolejnych dni odpocznienia, były całkowicie przygotowane, aby iść z nimi do grobu. W ogóle mogły nie być świadome faktu, że Józef z Arymatei, czyli ukryty uczeń Pana Jezusa Chrystusa, składając ciało Jezusa do grobu, obwinął je w płótno wraz ze 100 funtami, a jak wiemy, funt wynosił około 325 gram, czyli 100 funtów daje nam około 32,5 kg wonności zakupionych przez Nikodema. I to mamy przecież opisane w Ewangelii Jana 19, rozdział 39 do 40 wersetu. Albo też wiedziały o tym, ale uważały, że potrzeba ich więcej. Jak czytamy w Ewangelii Łukasza, były przy tym niewiasty, które z nim przyszły z Galilei, obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa, po powrocie przygotowały wonności i olejki, lecz zgodnie ze zwyczajem zachowały spoczynek dnia odpocznienia. Pierwszy dzień tygodnia poszły, skoro świt, do grobu, niosąc przygotowane wonności. Tak pisze Łukasz, 23 rozdział, 55 werset do 24 rozdziału, pierwszy werset. I jeszcze taka ciekawostka, może mało istotna, bo to jest jednak naukowa, kiedy Sir Robert Anderson prowadził badania nad proroctwem Daniela o 70 tygodniach, konsultował się z Królewskim Obserwatorium w Greenwich w Anglii. Obliczenia, które stamtąd uzyskał, wykazały, że w 32 roku naszej ery, 32 rok naszej ery, tak jak pamiętamy, to wynikało właśnie z tego obliczenia, bo to od Sir Andersona wzięliśmy i tutaj wychodziło właśnie tenże 32 rok naszej ery. I właśnie on otrzymał taką informację,
że 14 dzień Nisana trwał od zachodu słońca w środę do zachodu słońca w czwartek. W Biblii wszystko pasuje do siebie jak fragmenty niesamowitej układanki. Nikt nie poddaje w wątpliwość, że triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy wydarzył się w dzień po dniu odpoczynienia, po sabacie. Aby wypełnić typologię starotestamentową dotyczącą Mesjasza, musiała być to niedziela 10 Nisana. Tak? Czyli jednoznacznie, kiedy oddzielano od stada baranki paschalne i brano je pod obserwację. 4 dni później, 14 Nisana w czwartek, zabijano je na ofiarę. Na podstawie tej i innych podanych poprzednio informacji możemy wyciągnąć tylko jeden wniosek. Chrystus został przybity do krzyża w czwartek około południa i umarł, oddał ducha zaraz po godzinie 3 po południu naszego czasu, czyli po 9 według ówczesnej rachuby czasu. Całe zgromadzenie Izraela, nie wiedząc, co czyni, nieświadomie wypełniło proroctwo i zabiło swojego Mesjasza, pomazańca księcia, Chrystusa i baranka paschalnego. Do ostatniej chwili, już wisząc na krzyżu, Pan Jezus Chrystus modlił się za swoich prześladowców w pełnych miłości słowach: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Łukasza 23:34. Jeżeli przeliczymy jeszcze raz te dni i noce, kiedy Pan Jezus Chrystus pozostawał w łonie ziemi, jak mówi Mateusza 12 rozdział, 40 werset, to na podstawie tejże typologii proroc i ustaleń astronomów wiemy dokładnie, kiedy oddał on za nas swoje życie. W czwartek po śmierci Pana Jezusa, pozostało do zachodu słońca jeszcze prawie 3 godziny, więc możemy policzyć ten dzień jako pierwszy. Piątek i sobota dają dzień drugi i trzeci. Czwartkowa, piątkowa i sobotnia noc dają w sumie 3 pełne noce. Po tych 3 dniach i 3 nocach w grobie Chrystus zmartwychwstał na jakiś czas przed świtem w niedzielę rano. Bez wątpienia krótko po tym, jeśli nie zaraz, posłaniec odsunął kamień, anioł odsunął kamień, ukazując światu pusty grób. Jaki to wszystko ma związek z tymi wydarzeniami, których oczekujemy, między innymi zabraniem Kościoła przez Pana Jezusa w trakcie pochwycenia oraz z drugim przyjściem Pana Jezusa Chrystusa na ziemię wraz z Kościołem, aby ustanowić nowe przymierze na ziemi? Ten związek jest zasadniczy, ponieważ daje nam kolejny dowód na wagę proroctw i uzmysławia niebywały stopień precyzji, z jaką proroctwa się wypełniają. Jeśli tak było w przeszłości, to możemy być pewni, że przyszłe wydarzenia związane z przyjściem Chrystusa nastąpią z tak samo drobiazgową dokładnością. I badanie kolejności tych zdarzeń ma jeszcze jedną dodatkową wartość. Dzień zmartwychwstania Chrystusa. Czy nastąpiło to w sobotę czy niedzielę, jest ogromnie ważny dla naszego zrozumienia Pisma Świętego. Różne grupy sabatariańskich zwodzicieli twierdzą, że to w sobotę powinniśmy się gromadzić, aby wspólnie oddawać cześć Jezusowi, ponieważ jest to żydowski dzień odpocznienia ustanowiony przez Boga. Ci, którzy głoszą środowe ukrzyżowanie i zmartwychwstanie w późny sobotni wieczór, też wierzą w konieczność świętowania soboty. Jednak wykazałem już, że Jezus zmartwychwstał w niedzielę rano i to niedziela jest po dzień dzisiejszy uznawana za święto przez chrześcijan. Powszechnie twierdzi się, że to Kościół rzymskokatolicki dokonał przeniesienia sensu sabatu, szabatu z soboty na niedzielę, tym samym powołując do istnienia niedzielę jako dzień święty.
Lecz przecież to nie Rzym wymyślił niedzielne nabożeństwo. Dzieje apostolskie podają, że już pierwsi chrześcijanie w Jerozolimie od samego początku spotykali się w niedzielę. Ten zwyczaj powstał i utrwalił się setki lat, zanim jakikolwiek dekret o święceniu niedzieli został wydany przez władzę centralną, kiedy już biskupi rzymscy ugruntowali swoją supremację nad kościołem rzymskokatolickim. Łukasz napisał: w pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 7 werset. Łamanie chleba oznacza nie tylko wspólny posiłek, ale i spożywanie pamiątki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana, jak napisał apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział. Z pewnością w pierwszy dzień tygodnia chrześcijanie nie spożywali wspólnie wszystkich posiłków, ani też jakiegoś jednego zwykłego posiłku. Ani jedna, ani druga możliwość nie wydaje się w ogóle prawdopodobna. Na tym specjalnym łamaniu chleba na pamiątkę dzieła Chrystusa spotkało się zgromadzenie wiernych, które Paweł nauczał przez całą noc. Fakt, że chrześcijanie spotykali się w pierwszy dzień tygodnia, znajduje również potwierdzenie w poleceniu Pawła, aby wierzący odkładali w tym dniu swoje ofiary, o czym czytamy w 1 Koryntian, 16 rozdział, 2 werset. Dlaczego właśnie wtedy, jeśli nie był to dzień ich spotkań? Jakiekolwiek dekrety w sprawie święcenia niedzieli nie mają większego znaczenia. Chrześcijanie nienależący do kościoła rzymskokatolickiego spotykają się w niedzielę, dlatego że mają ku temu rzetelne, biblijne powody. Nikt nie twierdzi, że dzień odpocznienia, szabat, został przeniesiony z soboty na niedzielę. Sobota ciągle pozostaje szabatem. Jednak chrześcijanie nie obchodzą go z kilku przyczyn. Przede wszystkim szabat został ustanowiony tylko dla Żydów. Był częścią szczególnego przymierza, które lud Izraela zawarł z Bogiem. Cały rodzaj ludzki podlega moralnemu prawu Boga, ale nie prawu Mojżesza. Rzymian, list do Rzymian, rozdział 2, od 14 do 15 wersetu, przypomina nam, że moralne prawo Boga, takie jakie znamy wszyscy, jest zapisane w sumieniu każdego człowieka, nawet nie Żyda. Gdyby szabat miał obowiązywać także nie Żydów, to cały rodzaj ludzki wiedziałby, że musi go zachowywać. Przestrzeganie dnia odpocznienia, szabatu, w sobotę, nie jest jednak zapisane w sumieniu żadnego człowieka i samo to stanowi wystarczający dowód, że szabat, dzień odpocznienia, w sobotę, nie został przewidziany dla nikogo poza Izraelem. Szabat, dzień odpocznienia w sobotę, jest pamiątką odpoczynku Boga po jego dziele stworzenia świata. Jednak ten świat ulegnie kiedyś zagładzie i przeminie, jak zapowiada drugi list Piotra, trzeci rozdział, 10 werset do 12. Jako chrześcijanie oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Tak mówi drugi list Piotra, trzeci rozdział, 13 werset. To śmierć Chrystusa za nasze grzechy i Jego zmartwychwstanie dla naszego usprawiedliwienia uczyniły możliwym stworzenie nowego, przyszłego wszechświata. Dlatego świętujemy Dzień Zmartwychwstania. Oznacza on początek nowego stworzenia Bożego i wskazuje na nowe niebo i nową ziemię, które my, jako nowe stworzenia w Chrystusie, będziemy zamieszkiwać jako chrześcijanie, nie niesiemy już świadectwa i nie jesteśmy już z tego świata, jak mówi Ewangelia Jana, 15 rozdział, 19 werset. Kolejny raz widać, jak ważne jest dokładne umiejscowienie w czasie przepowiedzianych wydarzeń. Sobota, kojarzona ze starym stworzeniem, jest ostatnim dniem tygodnia. Jezus, początek nowego stworzenia, nie mógł zmartwychwstać tego dnia. Stało się to w niedzielę, pierwszego dnia nowego tygodnia. Pan Jezus Chrystus nazwany jest pierworodnym spośród umarłych, jak mówi Kolosan, pierwszy rozdział, 18 werset. Jest znany jako ostatni Adam, 1 Koryntian 15, 45. Jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, mówi nam 2 Koryntian 5, 17. Ludzie tacy są Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie, jak mówi Efezjan 2 rozdział, 10 werset. Tylko te nowe stworzenia w Chrystusie będą zamieszkiwać nowy wszechświat.
Chrystus narodził się, kiedy nadeszła pełnia czasu, czyli kiedy czas wcześniej określony przez Boga, czyli kiedy nadszedł czas wcześniej określony przez Boga. Jego drugie przyjście także będzie miało miejsce w czasie dokładnie określonym przez Boga. Kiedy się to stanie? Na to pytanie udziela nam odpowiedzi Księga Daniela. I to właśnie mieliśmy okazję prześledzić. To jest bardzo ważne, żebyśmy się tego trzymali. Więc tenże schemat pokazuje nam rozumowanie Dave'a Hunta dotyczące tego, że ukrzyżowanie nastąpiło w czwartek. W czwartek, nie w piątek, nie w środę, a w czwartek. To obliczenie pokazuje nam wywiedzione z obliczeń Sir Andersona, że to ma być 6 kwietnia 32 rok naszej ery. Przypomnę tą książkę, w której właśnie te obliczenia są bezpośrednio jasno podane. Na przykład 106 strona. Jeśli masz siły przerobowe i chcesz coś zrobić dla Królestwa Bożego, a znasz angielski, przetłumacz tą książkę. Także jeśli masz moce przerobowe i chcesz zrobić coś dla Królestwa Bożego, to przedrukuj tą książkę, wznów ją. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie zanudziłem, choć, tak jak mówiłem, długo będzie, 2 godziny 42 minuty. To nawet za długo jak na mnie. Dziękuję Państwu za uwagę. Zatem z Bogiem.